Mam nadzieję, że mnie słychać, widać. Nie robiłem testu wcześniejszego, więc napiszcie, czy jesteśmy online, czy nie. Ale chyba na podglądzie już coś ruszyło. Także witam wszystkich serdecznie na czwartkowym live'ie. Dzisiaj bohaterami, albo i bohaterem, zobaczymy jak będzie szło, są dwie konsole Xbox Series. Series. Ta nazwa. S. S. Także powiem jedno. Gabaryt tej konsoli to jest jej niewątpliwie niesamowity plus. Wspaniała rzecz, jeżeli chodzi o ten wygląd, kształt. Jest to tak dziwnie małe, że no, człowiek na to patrzy i ogarnia go zdumienie. My na serwisie mamy dopiero, nie wiem, chyba czwartą konsolę w przeciągu, ile to już ma, prawie 2 lata. Jestem? Elo, elo, siema, widać, raz, dwa, trzy, widać i słychać, git. Także jedna z tych konsol jest po zalaniu. Myślałem, że była niegrzebana, a Mieciu mi powiedział, że jakiś serwis to wysłał, więc szkoda trochę, bo ta konsola z tyłu nie ma plomb, więc było grzebane, a zakładałem, że będzie świeżynka, nietykana. I generalnie z rok temu kładłem łapy na konsolę po zalaniu Xboxa, właśnie tego Series S. I niestety nie udało się go zrobić, bo on był strasznie zalany, tam nie było co zbierać. Także przechodzimy dzisiaj na ujęcie od góry. I wam jeszcze pokażę, zobaczcie, nie ma tutaj śruby jednej, nie ma śruby, nie ma plomby, sorry, za to są zjechane gwinty. Więc bierzemy śrubokręt i lecimy z koksem, zobaczymy jak będzie szło. Dawno nie rozbierałem Xboxa, no w sumie do tej pory raz rozbierałem Xboxa One S, Series S, sorry. Przez to, że to tak rzadko u nas jest na serwisie, to człowiek naprawdę zapomina. Siema Grześku, cześć. Cześć Macieju, cześć Krzysztofie. O kurde, to już odchodzi. Czyli, ale to jest fajna, prosta konstrukcja. A śrub raptem może 10. Ale spoko. Gabaryt tego naprawdę robi wow. Dwóch śrub brakuje, już teraz widzę. Czekajcie, do tego śrubokręt weźmiemy większy. O, mam taki do zadań specjalnych. Żółto-czarną rączką. Uwielbiam ten wkrętak. Siema, stęskniłem się, napisał Brzęczyszczykiewicz. U nas dzisiaj był Brzęczyszczykiewicz, chciał dorobić, rozebrał z jedną konsolę. Nawet i złożył. Jadłeś dziś? Kosma zapytał. Jadłem o godzinie 16:40, jak już Brzęczyszczykiewicz pojechał. Pytałem chłopaków wcześniej, czy chcą coś zjeść, nie chcieli, kurde. No i przez to sam nic nie zjadłem. I pół żywy już przed 17:00 coś tam wszamałem. Tylko, że już jest 20:00 prawie, więc... Mam nadzieję, że nie będzie mnie odcinało za jakiś czas. A Xboxów Series X ile miałeś na serwisie, pyta Krzykan. Ciężko powiedzieć ile. Czy 30, czy 40? No, kilkadziesiąt. No na pewno. Na pewno kilkadziesiąt. Teraz pewnie jest z 5, jak nie lepiej. Więc... Dostajemy trochę tego, ale niewątpliwie PS5 więcej niż Xboxów. Bez porównania. Gdzie powiadomienie? No niestety, z powiadomieniami jest, jak wiadomo. Wiecie jak jest, słabo. Teraz tak, te śruby. Robert, witaj, dzięki. Utworzyłem w ogóle na dole nowy cel na rozwój kanału. Nazwałem tak to bez większego wysilania się. Najwyżej możemy potem nazwę celu zmienić, ale najważniejsza spłata pode mną, czyli tutaj dla chorych dzieciaków. Także zachęcam, jak ktoś chce pomóc chorym dzieciom, to śmiało wpłacać piątkę, dyszkę, kto ile może, będzie miło. A zawsze dodatkowo można zadać jakieś pytanie, do którego myślę, że się odniosę. Właśnie, wiem co zrobię, bo dzisiaj mam chroma niezamkniętego. A dobra, już zamknąłem. Miałem wydłużyć czas wyświetlania donate'ów. Ale jak zwykle coś się zepsuło. Jak to się rozbiera? Czekajcie, bo tak śmiechem, żartem nie pamiętam. O. Mam wrażenie, jakbym to robił pierwszy raz. Jak to się wyciąga? To gdzieś na bok chyba się odpycha. O! Kurde, był rozbierany. Śruby mają ślady. Niestety, więc... Była konsola grzebana. No nic, lecimy dalej. Zobaczymy, co tam wyrzeźbimy z Xboxem. Trzeba tylko zapamiętać śruby i ich umiejscowienie. Artur Zielnik, siema. Witaj Kapryś, cześć Chłopcio,
Cześć Sławku. Czemu w ankiecie nie ma piwa? Kurde, bo jest na temat nie alkoholi, tylko na temat napojów słodkich. To możemy, wiecie, na następnym live zrobić ankietę. Co pijesz? Piwo, wódkę, wino, czy co tam? Dobra, rozbieramy tą konsolę. Tu jeszcze z tej strony moduł od Wi-Fi, czy tam Bluetootha. Mac, Wi-Fi, bo widzę, że Mac. Nożyczkami otwierane. Różnie bywa, no. Nie każdy... Słuchajcie, nie wiem, czy to serwis rozbierał, czy osoba prywatna. Może tak. Mnie tak ktoś mówił, że serwis, ale różnie bywa. Życie pokazuje, że naprawdę można się wszystkiego spodziewać. Teraz pyk. Kurde, no takie to jest fajne, małe. Bez kitu. Podoba mi się to. Ej, czego ten wentylator odchodzi? Co tu jest grane? Zobaczcie to. O! To tak powinno być? Chyba nie. Z tego co pamiętam, to wentylator powinien być przymocowany do tego radiatora. Ale może się mylę. Dobra, lecimy dalej. Jak to cacko rozebrać? Będzie słychać generalnie miecia, bo coś tam jeszcze robi. Więc... Ale to jest w ogóle jakie fajne. Układ chłodzący zajmuje procentowo z 60%, może ciut mniej. Zasilacz z 40%. O, i termopad na czytnik kart pamięci. A gdzie to jest zalanie? Miała to być konsola po zalaniu ponoć. Więc mam nadzieję, że ja dobrą w ogóle rozbieram. Ale zobaczymy. Jakie to jest maleństwo. O. Blachy nie ma od spodu. Czyli tutaj fabrycznie nie ma. I ten dysk twardy przykręcony luzem. Nie ma żadnej osłony. Dziwne. Tutaj cięcie kosztów było. Zobaczcie. Wymyślili sobie ten ekran dookoła, a i tak go nie zastosowali w Series S. A w Series X było. Widziałem na jednej z grup na Facebook, że wymiana kabla PlayStation VR w serwisie Sony kosztuje 1500 zł? To! Serio? Ciekawe. No i to jest... I to będzie tak, że Sony oczywiście nie będzie sprzedawało tego przewodu USB-C, a z drugiej strony tam wtyczka podwójna, tylko będzie świadczyło opcję chcesz, wyślij do nas, płać 1500, ale nie, no 1500 to chyba trochę za dużo, ale może to prawda, cholera wie. Wracamy do dania głównego. Fajna płyta, mała. Miniaturyzacja to postęp. Odsuwamy na bok to wszystko. Ja tej konsoli nie podłączałem, więc nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, co się z nią dzieje. Bo jak jest sprzęt po zalaniu, to wiadomo, najbezpieczniej jest go nie podpinać. Gdzie jest moje narzędzie do ściągania klampów? Dobra, jest. Od Team Executor. I teraz musimy go wsunąć. Siema, pokażesz, jakiej cyny używasz i czy ona jest bezołowiowa i stopnikiem. I proszę w końcu o wydłużenie donate'ów. Cyna, kurde, jaka jest cyna? Cyna jest taka. Każda cyna jest stopnikiem. Także teraz ci nie pokażę. Więc tutaj ciężko powiedzieć, trzeba było szukać aukcji. O, jest zalanie, widać. Poczekajcie, podbijemy trochę ISO. Jest zalanie i tutaj kondensatory pozalewane. Czyli tak, ktoś tu był, bo jest wyczyszczony laminat. Pasta była zmieniona. Przetwornica MPS od procesora. Nie wygląda źle. Dobra, idziemy na minionka zaraz, tylko zrobimy porządki. Podsuwamy to wszystko na bok. I przyjrzyjmy się temu w powiększeniu, bo z zalanym sprzętem no różnie bywa. Wielkot! Czy dam radę samemu z naprawą wymiana złącza USB 3.0 w Dell w ostro? Całkiem głupi jestem, nie wiem, czy zabierać się za to, czy od razu wysłać na Super Express. Wiesz co, najgorszy będzie problem z tymi USB w złapaniu, myślę, samych gniazd. Bo pytanie, czy da się kupić jeden do jednego to samo gniazdo. Co do wymiany, techniki wymiany USB 3.0, nie jest trudne, jakoś specjalnie trudne.
Wiadomo, jeden umie to zrobić szybko, drugi będzie robił to długo. Grunt, żeby to zrobić dobrze, nie? Ale myślę, że większość ludzi, która ma pojęcie o lutowaniu, i to nie trzeba być nie wiadomo kim, da radę to zrobić. Dobra, idziemy na minionka. Chodź, minionek, sprawdzimy stan, jak się sprawy mają. Gość pokazał maila od Sony z wyceną i było podane 1500 zł. Co wy gadacie, poważnie? Porąbało ich. Czy da radę ustalić termin na spa konsoli, a samo wysłać dopiero przy zbliżającym się terminie? Nie. Nie, nie, nie. Czy trzymanie komandy we wnęce pod telewizorem to dobry pomysł? Czy ufaj? Dam ją kurzem jeszcze. Generalnie tak, u nas termin nalicza czasu, termin naprawy jest naliczany od momentu doręczenia. O nie, lag jest. A dobra, to nie ta kamera. Już myślałem, że minionek. Więc dopiero jak sprzęt przyjdzie, naliczamy czas. O, był tu ktoś. Widać? Była płyta myta. Te kondensatory wyglądają fatalnie. Było grzane. Zobaczcie na plastik. Mała cegiełka na dzieciaki. Pozdrawiam wszystkich na live. Udanej naprawy życzę. Pozdrowienia z Lubienia Kujawskiego. Dziękujemy. Więc same w sobie przetwornice. Czy ona jest w technologii BGA? Nie. Ale powiem wam, teraz zmienia się. Generalnie lutowanie tych układów, tych przetwornic MPS, MPNS, sorry. To nie jest taki prosty temat jak kiedyś. Naprawdę robi się coraz gorzej. Więc tutaj zaczynamy od podstaw. Bierzemy miernik w łapę. Ustawiamy go na piszczaka, brzęczyka. Pozdro z Czeskiej Republiki. Dzięki. I teraz tak. Sprawdźmy sobie rezystancję w głównej gałęzi zasilania. No bo co tu dużo mówić. Czasami zadajecie to pytanie, że skąd na przykład wiem, że to jest tu, to jest tam. No, najprościej jest generalnie kupić sobie jakąś konsolę, kiedy ona jest najlepiej nowa i pomierzyć większość komponentów. Ja oczywiście Xboxa Series S nie kupowałem, nie przyglądałem się tej konsoli za specjalnie, ale ona jest bardzo podobna do Xboxa Series X. W niej główna linia zasilania wchodzi oczywiście tędy, 12-woltowa linia. Zasilacz od Xboxa Series S, czyli ten czarny dupek, cały czas pompuje 12 V bez przerwy. To mi się bardzo nie podoba rozwiązanie, bo w innych konsolach starszych było lepiej. Zapożyteczny kanał na YouTube, który ma sens. Pozdrawiam. Dzięki, Rafale. Więc tutaj lepiej było jak było kiedyś, czyli 5 V wchodziło na laminat i dopiero było wysterowywane. Sygnał leciał do zasilacza, załączał linię 12-woltową. Teraz się wszystko pozmieniało i te wszystkie konsole będą miały krótszy okres żywotności niż sprzęty właśnie starej daty typu PS2, PS3, nawet PS4. No i wracając do początku. 12V wchodzi na laminat, dzięki DJ Fire za wpłatę na dzieciaki. Wchodzi i trzeba się przyjrzeć generalnie tej płycie, nie? Od góry nawet. Będzie fajnie widać. A gdzie? To nie to ujęcie, blat. Dobra. I zobaczcie, gdzie jest nasza 12. Bo teraz sam szukam i nie widzę, a jest. I tu jest taka mega gruba ścieżka. Tu wchodzi masa, minus i plus. I ona idzie tędy, 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 tędy. I dochodzi do pierwszych kondensatorów, przetwornicy. I to oczywiście laminat jest wielowarstwowy. I kurde, co? Przechodzi na kolejne układy. Dzięki, Patryk, za jeszcze raz napisanie tego tutaj. A na szczęście zobaczyłem to wcześniej na czacie. Pitbull, siema. Także linia 12-woltowa zakładam, że ma zwarcie, bo konsola, w ogóle z Xboxami jest taki myk, nie wiem jak to jest możliwe, że jeżeli zostanie ta konsola zalana cieczą, to w przypadku Xboxów Series, nie Series, One S, przeważnie dostaje ten rejon, prawy dolny róg laminatu. W tym wypadku, zobaczcie, wszędzie jest sucho, pięknie, natomiast dostał brzeg płyty. Centralnie jakby tak to zaprojektowali po to, żeby się paliły te kondensatory i te MOSFETy, które zasilają CPU. Jaki masz zegarek? Apple Watch, 4, nie wiem, 4 lata ma. Porysowany dziad, ale działa jeszcze. Więc spoko jest. I wracamy do kondensatorów. Idziemy mierzyć. I sprawdzimy, czy jest zwarcie, czy nie ma go. Zakładam, że jest. No i będziemy szukali Wally'ego.
Dobra, te kondensatory wyglądają fatalnie. Zwieram bagiety i to patrzymy. Kurde, nie ma zwarcia. O, niedobrze. Powiem wam, że jest niedobrze. To źle, że nie ma zwarcia. Bez kitu. Mamy rezystancję 280 ohmów na głównej linii zasilającej. Ej. Ej. Dlaczego? Jeszcze sprawdźmy ten laminat. Może tu jest jakaś ścieżka wypalona od zalania. O. Ten kondensator jest już przyjarany, patrzcie. Jego jedna noga jest wyjarana, a tu mamy przetwornicę MPS2127. Nie wiem, czy to jest kontroler od RAMów, czy od procesora, ale od czegoś tam jest. Jest też pozalewany. Ścieżki są, widać, trochę ciemniejsze. Tak, chociaż na mikroskopie zawsze to wygląda całkiem przyzwoicie, natomiast naocznie, jak patrzę na to, nie jest tak fajnie. Teraz przydałoby się dowiedzieć... Słuchajcie, jak ktoś ma schemat... Siema, jak tam wrażenia z VR? Wolę nie używać, to nie dla mnie. Jak ktoś ma schemat do Xboxa, może mi pomóc, to wpisać... Ej, jak ten układ się nazywa? A no właśnie, na tej płycie, na tym laminacie nie ma znaczeń. O, patrzcie to. Nie ma elementu. O ty franco, w tym miejscu powinien być rezystor albo kondensator. Czyli tak, w tym pakiecie na pewno ten rezystor, przepraszam, do wymiany. I tu prawdopodobnie kondensator. Co dalej? Szukamy, szukamy. Póki co zwarcia nie ma w głównej linii, tamte kondensatory i tak idą do wywalenia. A dużo macie serię S-ów do naprawy? Nie, w ogóle. O, i hełm Master Chiefa. Uwielbiam. Uwielbiam ten emblemat. Swoją drogą ostatnio zakończyłem serial Halo, sezon pierwszy. Fajne. Wpyte fajne. Jak ktoś grał w grę i lubi to uniwersum, to serial dużo nowych smaków dodaje do wszystkiego. Dobra, idziemy dalej. Ten kondensator też. Zobaczcie, tu już... Nie, to nie było myte. Ktoś pominął ten temat. Tam widać fest brud. Dobra, zmierzymy sobie rezystancję względem masy. Może jednak gdzieś będzie jakieś zwarcie. Dzięki, Michał Wołucki. Więc szukamy, szukamy. Szukajcie, znajdziecie, tak? Nie ma zwarcia. O, jest zwarcie. Mamy pierwsze zwarcie. Czyli prawdopodobnie ten kondensator jest zwalony. Tak? Dobrze mówię. Zresztą inaczej wam pokażę. Poczekajcie, muszę tą matę niebieską przesunąć. Bo mi się to kiwa wszystko. A to nie o to chodzi. Zdenerwujące i irytujące. Teraz tak. Sprawdźmy sobie ten kondensator. Ale dlaczego płyta z Xboxa Series S nie ma oznaczeń na laminacie? Nie jest tutaj nic ładnie opisane. Nie wiadomo, z jaką przetwornicą mamy do czynienia. A jestem tym bardziej zdziwiony. No bo jak wspominałem na początku, to jest drugi Xbox, który ja naprawiam. Nie liczę z tych konsol na wymianę HDMI, no bo tego nie liczmy. Ale sprawdźmy ten kondensator. Ej, no dobra. Jednak fałszywy alarm. Coś źle to zmierzyłem. No to fail. Dobra, szukamy dalej. Już myślałem. Już myślałem, że będziemy mieli Wally'ego. Tutaj mamy transmitter. Piny od niego wchodzą do procesora. A potem na lewo idzie cyk przez diody do gniazda HDMI. Ta strona wygląda ładnie. Dobra. Polecisz jakąś lutownicę bezprzewodową. Bezprzewodowe, wiem, że weszły lutownice JBC, ale to jest worek pieniędzy, więc... Może inaczej, nie, mam w zwyczaju tak, że jeżeli czegoś nie używałem, to nie polecam nawet za żadne pieniądze, bo to nie o to chodzi. Więc nie używałem bezprzewodowej, więc nie mogę się do tego odnieść. Excellent. Andis, chyba muszę przestać wysyłać donaty, bo ostatnia topka się opiernicza we wpłatach. Pozdrawiam serdecznie siebie i Miecia. Jak zwykle życzę dużo zdrowia. Pozdro z młoda... tak, z Czech. Andis, pierwsze miejsce, 4350 zeta. Zwariował. Fajnie, że wspiera nasz kanał, dzieciaki. Dzięki.
Dzięki. Szukamy dalej. No słuchajcie, na tej płycie za wiele złych rzeczy nie widać. Przynajmniej z tej strony laminatu. O, i ta pasta. Ta pasta to termopad w piance, czy jak go tam nazwać. Coś na miarę K5 Pro i tych innych wynalazków. I ten temat jest bardzo, bardzo co? Drogi. Dobry termopad piankowy, powiem wam, kosztuje worek pieniędzy. Znacznie więcej, niż by wam się mogło wydawać. Tu masz schemat i oznaczenia. No kurde. Dobra, paluchem to przejechałem. Teraz szmatka w dół i zaraz zaczynamy. Zobaczymy, jak będzie szło. Cześć, gdzie kupujesz te boskie ściereczki do mycia laminatu? Jaką chemię polecasz? Masz coś tańszego niż czysta IPA? Ścierki w Kate Media. Nie wiem, ile to kosztuje. Chyba 15 zł. To jest już ostatni pakiet. Tu jest bodajże 100 ścierek. My zamówiliśmy teraz 10 takich pakietów. Pewnie w tym tygodniu przyjdą. Natomiast do mycia laminatu nie ma być tanio, tylko ma być dobrze. Najlepszy do tej pory jest KT6. Ja to dziś na Allegro kupowałem. Wpisz sobie KT-6. To robi robotę. Nie ma smug, nie ma niczego. Zresztą patrzcie. Mogę nawet teraz przemyć. Minionek, chodź. I nalejemy sobie tego KT6 na laminat. Na dzieciaki, dzięki. I zobaczycie, jak działa KT6. On jest typowo do mycia laminatów i do sit. On jest mega śliski. A jak jest poślizg, to wiecie, jak jest. Jest dobrze. I dmucham. I już widać, że... Chyba to nie ja porysowałem, albo tymi szczypcami. Ale widzicie, jak jest czysto, nie? Robi się od razu. Także ten preparat, jak już odeschnie, paruje i tak dalej, będzie git. Ja tam teraz namysłowa piję. A no, był mierzony nie ten kondensator. Wiesz co, mierzyłem ten, co trzeba, tylko że to... Musiałem dotykać masy. Ten kondensator jest cały czas zalany, jest brzydki. Dobra, zajmijmy się nim. Czym zadziałać na zalaną elektronikę? Ja używam preparatów do mycia plastiku. Mają w sobie czarodziejskie aniony, nie wiem czego, może i potasu. I zobaczcie, jak to zaczyna działać. Wyglądać przede wszystkim. Ja zawsze robię tak, że najpierw myję płytę preparatem do plastiku, a potem już ją płuczę terpentyną, drukiem, czymś, co jest mocne, miłego, naprawiania. Oby takowe miało dzisiaj miejsce, bo różnie z tym bywa. Jak wyjdzie, zobaczymy. To jest wiadomo, na żywca live. Także właśnie, kurde. Jaka jest rezystancja tego rezystora i co powinno być w tym miejscu? Czy może ktoś z was mi to powiedzieć? Założę się, że uwalone CPU będzie. Nie wiem, oby nie. Co wolisz, PlayStation czy Xbox? Ja wolę PlayStation. A i tak nie gram, więc to jest takie niewiele znaczące, jakby nie patrzeć. Dobra, wylutujemy tą przetwornicę, bo piny tam są ciemniejsze. Potem może zmierzymy rezystancję tego rezystora. Może się uda. Jeszcze tak, muszę sobie gumową podkładkę. Bo szkoda, żeby mi się przyjarał mój blat. Jest w miarę nowy. Więc tego się trzymajmy. Nagrzewamy temperaturą. Każdy nagrzewa taką, jaką lubi. Ja używam jednej temperatury w zasadzie do wszystkiego. 500 stopni i cześć. Okrężne ruchy, dogrzewanie układu z odległości X. Żeby okolica się dogrzała. Potem zbliżam. Hotera. I zobaczcie, zaraz go ściągamy. Tyk, poszło. Właśnie, jedynka. Lewy górny róg. Bo tu nie ma znaczników na tym laminacie, dobrze mówię? I bez kitu, tu nie jest oznaczone, gdzie jest pierwszy pin. O ty franco, to ja sobie zrobię ślad. O, tutaj. Żebym wiedział, że wiecie co, że
ta kropka z MPS-a jest w lewy górny róg. Przynajmniej w tej orientacji. Teraz zbieramy tą cynę. Bo nie ma to jak zebrać starą cynę i nałożyć nową. A gdzie jest moja cyna nowa? Ile dałeś za gumową podkładkę? Za to niebieskie dziadostwo? Nie mam pojęcia. To było kupowane z 2 lata temu, jak nie 3. Myślę, że nie więcej jak 100. Ta podkładka jest taka, bo jest. Powiem wam, do czego ta podkładka jest fajna. Ktoś chce sobie, jak zaczyna jakąś przygodę z serwisowaniem, no to kładzie czystą podkładkę, która jest idealnie, wiadomo, czyściutka, piękniutka. Kładziesz laminat, płytę, konsolę, robisz zdjęcia, zajebiście. Mi to lotto tak naprawdę, mi nie zależy na tym, żeby to było super piękne. To ma działać. Wolę, żeby się przypaliła ta gówniana podkładka niebieska niż mój blat. Bo ten blat kosztował sporo siana, bo teraz wszystko jest drogie. Więc wracamy. O, nie to ujęcie. A fajna mata była, o tutaj po mojej lewej jest fajna mata. To było zamawiane w którejś tej hurtowni większej. Nie wiem, czy w Farnelu, czy Mauserze. Ta mata, co mam tutaj po mojej lewicy. Ona kosztowała z 300, tylko że kurde, jest na tyle przypalona, na tyle brudna, że już wstyd ją pokazywać. Super, w końcu Xbox. Mam go od miesiąca, wkurza mnie jego temperatura. Co? 50 stopni przy grach, ale taka mała budowa to musi się trochę grzać. Zaraz zrobię spał, bo jeszcze jest gwarancja. Jak wyglądam, jak rozbierasz. 50 stopni to jest mało, panie. Co to jest 50 stopni? Jakbym miał 90, no to okej, mówmy o wysokiej. 50 to jest w pytę. To jest bardzo dobra temperatura pracy. Dobra, czyścimy. Niech się ta plecionka napije. Kurde, zapomniałem na drugim kanale dzisiaj ustawić film, premierę. Aj. Szkoda. Trudno, jutro to zrobię. Lecimy. Pyk. I tutaj używam Grota od JBC. Impressive. A jak ten termopad w piance, jakie ma zastosowanie, lepsze czy gorsze? Czy jest o wiele lepszy niż te termopady, co dajesz? To jest całkowicie inny temat. Słuchajcie, termopady Honeywella, ten PTM7950, ja na niego mówię termopad. Oczywiście to jest odpowiednio wciśnięta pasta termoprzewodząca o zmiennej fazie, która wygląda jak termopad, ale tak naprawdę jest to pasta. I stosuje ją się tylko i wyłącznie na układy chłodzące, generalnie aplikuje na rdzenie, bezpośrednio na GPU, CPU. Natomiast tam, gdzie jest przestrzeń pomiędzy tranzystorem, jakimkolwiek komponentem elektronicznym, który wydziela ciepło, a układem chłodzącym, nie wiem, rzędu 2 mm, 1,5 mm, no to nie da się dać jakiegoś tego PTM-a. Tu trzeba stosować materiał, który jest plastyczny, a zarazem, który co? Przewodzi ciepło całkiem szybko. Dobre termopady piankowe są cholernie drogie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z człowiekiem z firmy Laird. To taki naprawdę dobrej klasy termopad, stosowany w przemyśle i wszędzie. To kosztuje 500 za, już nie pamiętam, czy to były 3 cm sześcienne. Tam cena kosmos. Tylko że chodzi o to, że na papierze on ma super parametry. Więc jeżeli rozbieracie sprzęty, nie ścierajcie tych termopadów. To tak samo jak mieliśmy tego ostatnio Zenbooka Pro Duo z usuniętym termopadem. Siema Spox, pozdrowionka dla Ciebie i wszystkich oglądających. I dla Miecia oczywiście. Wspierajmy. Peter, dzięki. Dobra, to mamy wyczyszczone. Teraz tak, rezystor. 100 stopni ma być roboczą temperaturą przyszłych Inteli. Tak poza tym. Nie, bzdura, nieprawda. Właśnie nowa generacja Inteli, ta co już teraz wyszła, 13 czy 14, jak się okazało, to o wiele ma niższe temperatury niż generacja 10, 11, 12. Tam jest naprawdę piekarnik, a wszystkie te inne lepiej się zachowują. Zapalić ci światło? Czy... Wiesz co, zapal mi to nade mną, bo tutaj i drzwi zostaw otwarte, bo się ugotuje. Także będzie tutaj jaśnie. O, od razu lepiej się zrobiło. Teraz tak, zmierzymy sobie ten kondensator. Zobaczymy, czy coś wyjdzie. Z pomiarów, nie. Nic nie pokazuje. Rezystor znaczy się. Ja mówię kondensator. Coś dzisiaj chyba jakiś kondensator napędu by się przydał. A konsola jest pozbawiona napędu, więc kondensatora też nie będzie.
No i co? Dokonując pomiaru, nic z niego nie wychodzi. Jest lipa. Jest, kurde, lipa. Zabieramy tego dziada. On jest zjarany. Czasami jeden taki rezystor. No i co tu dużo mówić? Konsola nie zatrybi. Cześć, tutaj na dzieciaki leci. Ja aktualnie naprawiam na przykład HP Pavilion G6. Takiego dziadka jeszcze nie naprawiałem. O, G6 robiło się trochę tych laptopów. Kurde, te stare HP-ki na grafomostach AMD. Trochę się pieniędzy kiedyś na tym zarobiło. Gwarancji sensownych dało. Miało to sens. Ale te czasy już dawno minęły. Och, naprawdę. To jest rezystor wykrywania napięcia wejściowego. Jest istotne, żeby było dobrze. Jaką rezystancję ma ten rezystor? Powiedzcie mi, czy już pisaliście, czy nie? Bo nie zauważyłem. Jarek, ComTechBiz. Cześć, Szymon napisał. Cześć, Jarku. Dokładnie mam to samo. No widzisz. Spox 2 jaśnie oświecone. Tak. Wpytę. Dobra, dodajmy trochę cyny świeżej. Tutaj tak samo. Oczywiście można byłoby na początku zrobić pomiary procesora. Zawiałem się przetwornicą. Przy czym często wychodzi w pomiarach, że dany procesor ma zwarcie, a tak ma być. Ale jeszcze zaraz to zrobię. Mogłem już od razu od tego nie zaczynać, to co lubię, czyli lutowanie. Ale, pardon. Już tylko oblutuję te piny. Wiecie, jest, jak jest. 10 kilo ohmów. Na pewno? Mam uszkodzony Unipol Brit 286. Czy jest szansa na naprawę w serwisie? Nie, nawet nie wiem, co to jest. Moja złota zasada. Naprawiamy tylko i wyłącznie laptopy i konsole. Dzięki temu ja śpię spokojniej. A jak będę brał właśnie jakieś dziwne tematy, to kolejka urządzeń będzie jeszcze większa, jeszcze będzie więcej problemów. Na to trzeba mieć ludzi. To tu jest problem. Problem jest z pracą ludzką. Także my się nie rozdwoimy ani nie rozstroimy. Dobra, to wszystko spoko. Hoterem muszę dogrzać trochę pole, bo ten grot nie da rady rozprowadzić tej cyny. Jak sobie można wspomóc tą robotę? Dogrzewam hoterem, pach i zobaczcie, tadam, jest. Mówisz, że 10 kilo ohmów, Danielu, że ten rezystor. Jesteś pewien? Sprawdziłeś to? Bo żeby nie było kuku. Niedobrze byłoby mieć kuku. Ta przetwornica. To przetwornica to jest tak. Wolę ją przemyć teraz. Najpierw drukiem. Potem preparatem do plastiku, bo tam jakiś brud zawsze może być. Nawet widać. Widać tak jakby rdze tutaj w układzie. Jest taki syf widoczny po lewej stronie przy tych pinach. Jest też szansa, że pierdyknęło i ten układ jest zjarany. No ale skąd mam wiedzieć? Dobrze, mam drugiego Xboxa obok. W razie czego to można byłoby z niego jakieś części wziąć na potrzeby testów. No kurde, wcale to się tak nie zmywa, jakbym chciał. No dobra. To wszystko błyszczy. Teraz preparat do plastiku. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Czy zmyje ten syf? Ej, drze, widzicie to? Dlatego, jeżeli mamy zalanie, warto jest te układy, które miały kontakt z cieczą, wylutować, obmyć jednym preparatem, drugim i wlutować, bo z zalańcami jest tak, że ludzie, na przykład serwisy, nie dają gwarancji na sprzęt, który naprawiają, jeżeli był zalany, nie? Dostajesz sprzęt po zalaniu,
albo w ogóle nie dajesz gwarancji, albo krótką, taką, żeby jak klient wróci za miesiąc, to żeby nie było problemu, nie? Ja z kolei do tematu podchodzę inaczej, daję długą gwarancję, bo jestem, można powiedzieć, bardziej pewien swojej roboty, a druga strona medalu, klient dostaje pewność. Płaci trochę za tą usługę, może więcej. Kurde, ale posalowane. Nie złapię ostrości. Ale obie strony będą szczęśliwe koniec końców, nie? Dobra, teraz stopnik i przelecimy go. W 3D. Chris Cross. Yo, konsola zalana. Tak, Xbox zalany. Zalany i czyszczony przez jakiś serwis. Nie wiemy do końca, co jest grane. Na rozwój kanału też dorzucę. Często oglądam, ale w ogóle się tym nie zajmuję. Fajnie się ogląda. To jest ciekawe, nie? Oglądać typa, który coś tam nawija, coś tam lutuje, gdzie kogoś to nie interesuje. To jest niebywałe. Dziwny temat. Bez kitu dziwny. No ale miło mi. Dzięki. Dobra, to jest... Teraz tak, chodź tutaj, z tej strony jeszcze to oblutuję. O, te piny. Dobra, później tam trochę ta przetwornica jest wyżarta, w tym miejscu widzę. Słabo to widzicie. Nie podoba mi się ona, więc jest spore ryzyko, że nie zadziała nam ten temat. Pytanie, czy ta przetwornica siedzi na przykład w płycie głównej z Xboxa Series X? Bo jakąś tam z jedną czy dwie mam na części. Natomiast do Series S-ów nie mam ani jednej płyty. Nul. Nie ma nic. No te piny to dramat, dramat. No ale cóż zrobić? Walczymy za pomocą takich narzędzi, jakie mamy. Tak, gwarancja do studni. No, to jest najgorszy temat. Wielokrotnie dostawaliśmy sprzęt do naprawy, bo kurde, ktoś nie dał sensownej gwarancji. Co polecasz na głośne działanie PS5? Pozdrawiam z Holandii. Za okno ją. Za okno dzidę. A na serio, jakim cudem PS5 ci chodzi głośno? Albo reklamuj u sprzedawcy, jak masz gwarancję, jak nie, no to pogwarancyjnie szukaj serwisu, niech ci robi sensowne czyszczenie i tak dalej, a jak nie, to samemu. Piwerykę odpalasz i lecisz. Lutujemy dzidę. Dobra, nagrzewamy to. O, dawaj ostrość z box. Pin był w lewym górnym rogu, tak? Czyli w tą stronę. O. I tak jak wspominałem wielokrotnie, ja najpierw nagrzewam laminat, czekam aż tacyna zacznie się świecić, pływać. I wtedy za chwilę przykładam układ. O, to jest ten moment. Dobra, przykładam. Znowu pozycjonuję układ. Zabieram hota. Dolewam trochę topnika. Dużo macie Series S-ów do naprawy? Tak, teraz dwa. Czyli śmieszkowo dużo. Wciul. Nie, na szczęście te konsole statystycznie no, muszą się nie psuć, bo w porównaniu do innych no, to tu skala jest kosmiczna. Dobra, ustawmy go. Układ. Czekajcie, bo mi tutaj... Przeszkadza mi o ta czarna, plastikowa obudowa. Ile osób pracuje w tym serwisie? Aż dwie. Może inaczej. Pracuje dwóch, a robi robotę za pięciu. Więc tak, w skrócie. Teraz go wlutuję. Mam lepszy dostęp. Chodź tutaj. O. I git majonez. Spox, ten Unipol Brit to komputer z 86 roku. Gry wczytywane były z kasety magnetofonowej. O, widzisz, to tak jak w Commodore 64. Moim też wczytywałem te pierwsze gry.
z kaseciaka, a reszta z stacji dysków 525 cala. Natomiast nie, nie przyjmę, nie. Może do Daniela Rakowieckiego pisz, albo kto tam jeszcze mógł być zainteresowany tym? Nie wiem, nie wiem. Ktoś, kto się zna, kto lubi wyzwania. My w serwisie, no niestety, na retro nie możemy przeznaczać czasu. Pozdrowienie z Mielca. Oglądam wszystkie odcinki. Robisz kawał dobrej roboty. Dokładam sobie giełkę dla dzieciaki. Dzięki. Teraz podlutujmy sobie tę pinę. Pyk. Układ można obudować z każdej strony. Jak mamy do tego dobry grot, to pójdzie w miarę szybko. A jak nie mamy, to się męczymy. Więc wiecie jak jest. To uzupełniam te braki. Niech ta cyna tu będzie. Pyk, 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 pyk. Takie bułki cynowe będą. Lubię bułki. Buła musi być. Buła jest buła. Co to za szmatka, co używa do czyszczenia topnika? Kurde, te pytanie się non stop powiela. Nie wiem, w opisie filmu nie ma tego? W Kate Media takie szmatki za 12 zł, czy tam, nie wiem ile to kosztuje. Jak wejdziesz sobie na Kate Media, jak wpiszesz, nie wiem, szmatka ESD, to myślę, że znajdzie się coś. Dobra, teraz tak. Tutaj piny mi trochę spawa, po prawej stronie. Jeżeli tak się dzieje, odpalamy hotera. Nadmuch tam, nie wiem, 15, temperatura 300. I grzejąc hoterem, lecimy z koksem. Spok, sprzedajesz części? Potrzebuję mostek południowy do Lenovo Gaming 3. Nie. A w Lenovo Gaming 3 co tam masz? SRJAU? Bo tak coś czuję, że to może być to. Części do laptopów sprzedaje Adam z Kochambasie. Zweryfikowany sprzedawca, który robi to od wielu lat z pasji i tak dalej, więc Kochambasie... .pl, jakoś tak ma ta strona. Nazwa jest w ogóle fajna. Także my tam kupujemy układy. Szmatki bezpyłowe są na Allegro. No wszędzie są, przy czym na Allegro były bardzo drogie, jak kiedyś szukaliśmy. Dopiero później znaleźliśmy Kate Media. No i tam były w normalnych pieniądzach, bo na Allegro to było wtedy tak drogie, szkoda mi było kasy. Szczoteczka. Gdzie jest? Robimy szuruburu szczotką. A jeszcze ten rezystor. 10 kiloohmów, tak? To gdzie jest nasza książka z rezystorami? 0603. 10K powiadasz, to zaraz sobie tu znajdziemy, co kurde, poczytamy książki, czytacie książki, bo ja nie bardzo. Gdzie tu będzie 10K? Szukamy dupka. 1K, 2K, 10, gdzie jest 10? Jeszcze dalej. Jest, 10K. W tej obudowie? Nie, on jest za duży. Dobra, to nie ta książka, sorry. Nie to, nie 0603. To jeszcze nie to. Jest. W obudowie 0402, 10 kiloohmów. U Chińczyka to wszystko, kurde, jest dostępne. To jest szok pały. Wszystko kupi. Taka książka, powiem wam, to jest wpyte dobry pomysł. Jak ktoś już ją ma, no to jest mega. A nie szukanie po płytach wiecznie jakiegoś elementu. 8. No jest 10 kiloohmów. Już stąd brałem co nieco. Dobra. Wyciągnijmy sobie jeden rezystor. Mam nadzieję, że faktycznie tam jest 10 kiloohmów. Więc zaraz to zalutujemy. Najgorzej wkurza mnie zabieranie stąd elementów. Dobra, odetnę to. Pyk. Zabieramy nasz sample book. Made in, wiadomo. I lecimy na Miniona. Chodź Minion. Prawdę powiesz.
Czytamy gazetki tylko dla dorosłych. O tak. Od ludzi dla ludzi. Dobra, pyk. Ciemno lutuje. Mam nadzieję, że nas, Daniel, nie oszukałeś. Xbox One S z SSD czy PS4 Pro z SSD? Co jest lepsze? O, to zależy, jakie gry lubisz. Bardziej bym się ku temu skłaniał. A nie, co jest lepsze. Wolisz Forzę, idziesz w Xboxa. Wolisz Gran Turismo, idziesz w PlayStację. Więc tutaj możliwości jest wiele. Dobra, lutujemy dziada. Nie lutuj! No nie gadaj mi, że w kulki poleciałeś. No ale ja teraz nie odpalę. Napisz, jaki ma być rezystor. Czyli to ściema z tym rezystorem, że 10 kilo ohmów, tak? To jest rezystor R676. Napisał Piotr Ja. A jaka jest jego rezystancja? Czy może mi ktoś tutaj... Możecie mnie wspomóc? Life jest fajny, kiedy jest interakcja. Jeśli rezystor do masy, to 10 kilo. Jeśli nie do masy, to 150 kilo. Mówię, sprawdź pipakiem. No to zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to jest do masy, czy nie. Czekajcie. Pipak ustawiony. Nie, to nie jest masa. To nie jest masa. Kostki lutuje, tak. Dobra. Ty na bok. Pin 13 przetwornicy. Dzięki Piotrze za podpowiedź. Tu jest pewnie 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak, no. Na 13 pinie jest właśnie ten rezystor. A jego druga strona nie idzie do masy. Mamy rezystancję na tej... Na wyjściu jego, tak, że tak powiem, 260 ohmów względem masy. Więc ty tam pisałeś, że... Poczekaj, gdzie to jest? Lutuj 10K, ale... Kurde. Do masy 10K, szeregowo 150K, czyli 150K. Dobra. Gdzie nasza księga czarów? 150K, dawaj. Mam nadzieję, że takowy będzie. 82, 150K. No dobra. No to teraz znowu przytniemy naszą Book of Eli. O, tutaj jest fajnie napisane. 150 kilo. Dawaj, dupka. I zacznij. Ser, cześć Szymon, ostatnio robiłem spa 2 PS3, jednak jednej czapkę odciąłem na nożykiem, jak pokazałeś, był stres, w drugiej nie ściął dentystyczną, zero stresu, obie działają, coś tradycyjnie, o, nie doczytałem. Czyli nicią poszło? Ktoś ostatnio mi pisał o tej nici. Tak myślę sobie, kurde, pomysł jest niegłupi, ale ciekawe, czy się uda. Ej, muszę to sprawdzić. One są 0402 czy 0603? 0402. Ta. Bo 0603 to jest o wiele większy. To się tak wydaje, ale... Schematy na mailu, halo. Dzięki. Dzięki. Grzejemy dupka. Trzymamy. A jeszcze tutaj, co powinno być w tym miejscu? Pewnie kondensator napędu. Jaka pojemność? Dobra. Zabieraj. Dlaczego założyłeś ten kanał? Jak był cel tego kanału? Jak to dlaczego? Dlaczego? Dlaczego na YouTubie nagrywam? K
Kanał założyłem w 2013 roku, on ma już 10 lat. W dawnych latach chciał człowiek pokazać siebie, chciał w ogóle wyjść dalej poza obręb miasta. Impressive. Tylko że w dawnych latach ludzie tak nie oglądali. Do konsoli i sprzętu retro to polecam Retro Klinikę na FB znajdziecie. Też zawalone robotą. Właśnie zawsze jak ktoś dzwoni w sprawie sprzętu retro, to mówię, że słuchajcie, szukajcie jakichś grup facebookowych i tam może będzie jakiś gościu, który napierdziela tematy elegancko, bo ma wiedzę, doświadczenie, siedzi w tym od wielu lat. I dla takiego zrobienia danego sprzętu to jest moment, a ja będę się bujał z tym 3 dni. Więc to jest wiadomo. Kondensator pada. O, widzisz, dokładnie 1 mikrofarad, 10 V. 10 V. Czy ja będę miał kondensator napędu? Panie. 0,4, 0,2. Będę miał na 50 V. Nie zazdroszczę wam tej pracy. Dużo macie takich natrętów, jak ja czasem nie mam cierpliwości. Cegiełka dla dzieci. Różnie bywa. Różnie bywa. Także... Dobra, mamy kondensator. Także... Tylko na 50 V, ale tutaj nie ma to znaczenia. Grunt, żeby się pojemność zgadzała. Chyba. Jaką temperaturą lutujesz? Przeważnie, o jaki on jest wielki. Za duży jest, no ale nie mam takiego małego. Trochę zeskrobiemy laminat i go wstawimy. Temperatura różnie, przeważnie 500. 500, ale najważniejszy jest nadmuch i odległość. Bo to jedno wpływa na drugie i jaką masz wadę wzroku? Mam astygmatyzm. A ile dokładnie, to tam 0,75 chyba? On się zmienia. On się zmienia jak pogoda. Teraz skalpel, siostro. Musimy dociąć trochę. Poskrobiemy ścieżkę. Uda się? Uj, nożyk już jest, kurde, nie tak jakbym chciał. Chodź tu. Będzie dobrze? Chyba tak. Mam tą samą wadę. O ile moja wada wzroku na co dzień mi nie przeszkadza, ale kiedy używam codziennie mikroskopu po 5 godzin i więcej, jest to trochę męczące, jakby nie patrzeć. Dobra, teraz tak, chod w rękę. Nadmuch niski, żeby mi ten kondensator nie zdmuchnęło. Na Kate Media nie ma ściereczek bezpyłowych od dłuższego czasu, bo podobno jakiś serwis Kielc wykupił całą dostawę z Chin. No nie, no 10 pakietów wziąłem. Przynajmniej tyle mieci ostatnio mówił pani, chyba tej fajnej blondynie. Chyba Kasia, nie wiem. Więc muszą mieć więcej na stanie, bez kitu. O. Trzyma się na słowo honoru. Teraz dolewamy cynę z drugiej strony. No i zobaczymy, jak będzie. Może co z tego wyjdzie. Jak będę miał jakieś uszkodzone konsole, to chcesz w dobrych cenach? Mogę chcieć, pewnie. Jak coś to... Gdzie mój kondensator? Oderwał się. Ale ze mnie lutownik. Panie, naucz się lutować. Dopiero do szkoły podstawowej trzeba wracać. Chodź tutaj. Impressive. Ej, bo mój grot nie ma mocy. Trzeba sobie pomagać. Pozdrawiam z poksu. Dzięki. Najlepiej mieć właśnie komponenty dostosowane do punktów, do których się wlutowujemy, a nie kurde, o, rzeźba. Teraz większy kondensator, więcej problemu. I znowu go będę kładł. Możliwe, że on nie jest potrzebny tak do końca, ale jakby było od jakiejś linii boost, w co wątpię, no to dobrze by było, żeby był. Dawaj. Xbox Series w niektórych grach artefakty. Do wywalenia czy da się naprawić? Rebalink czy coś innego pomoże? Panie, możliwe, że ramy, ale ja podejrzewam, że to się nie będzie opłacało ani tobie, ani serwisowi. Siadło.
Do której tam będziesz siedział? Pyta Brzęczyszczykiewicz. Która jest 20:40. Nie no, maksymalnie do 22:00. Wy już wracacie z tych Katowic czy Tychów? Tych czy Tychów? Spoks, jak masz na imię? Stefan! Kurde, ja jestem Stefan. Albo Sebuś. Różnie o mnie mówią. Janusz o mnie mówią. Ja mam wiele imion, kurde. Człowieku. To nie takie proste ustalić moje prawdziwe imię. Ja nie mam pojęcia, jaki rezystor. Na szczęście inni napisali, więc spoko. Także, dobra. To jest, teraz przydałoby się zmierzyć, wiecie co? Procesor. Zobaczymy, czy na mierniku będzie coś więcej powyżej 1 ohma, czy będzie takie sztywne 0,1 ohma, co sugerowało spalenie procesora i cała robota w dupę. Spok, mam Acera, taki słaby Acer Aspire. Nie wyświetla, jest urwane coś na płycie, nie widać ekranu ani HDMI. Można próbować naprawiać, ale często... Oj, co to za wyżarty. Dobra. Jak jest sprzęt słaby, ja nie zalecam go naprawiać, bo jeżeli płyta główna jest do kupienia, nie wiem, za 400 zł, lepiej kupić płytę. To jest ekonomia. Po prostu. Ekonomia. Z góry trzeba założyć sprzęt słaby, sprzęt tani. Już się nie da dopisać. Tak, nie da się dopisać rzeczy w ankiecie, bo tak to jest skonstruowane. Polutujemy te piny. I zobaczcie, ta ścieżka jest wyżarta. I tam gdzieś ona wchodzi. Możliwe, że ta linia jest potrzebna. Przecież pewności takiej nie mam. No ale... Kto to będzie wiedział, nie? Siema Spox, ankieta jest tendencyjna. Powinna być jeszcze pozycja whisky plus jedno z powyższych. Pozdro. Na następnym live'ie zrobimy inną ankietę. Z napojami procentowymi, jeżeli już. Także dla każdego będzie coś dobrego. Ja tą linię odnowię. Słuchajcie, bo... Nie wiem, czemu to ma służyć, ale generalnie tak. Co jest grane? Ty. HDMI się wyrwało. Ale jaja. Dotknąłem ręką gniazda. Czaicie? Zahaczyłem tylko palcem. HDMI się wyrwało. Ale jaja, kurde. Ty no bez skitu, no. Wyskoczyło, go palcem dotknąłem. Ale kurde dziadostwo. Tak samo te otwory technologiczne od pól masowych. Nie, no nie, nie. To jest fenomen. Dobra, srał pies na to HDMI. Później się tym zajmę. Najpierw to płyta musi działać. Ale... Ej, no... Dobre. Brave Lucas, siema mordo. Jak tam leci naprawa X-Klosa po kąpieli? No powoli, powoli. Trzeba szukać, szukać, co tu jest grane. Odnowię tą ścieżkę. Tylko chyba będę musiał zmienić ostrze na nożyku Swan Morton. Założymy teraz ostrze, słuchajcie... Takie. Tutaj się robi burdello, bo za dużo wszystkiego jest naraz. Nie lubię tego, nienawidzę tego w serwisie. O, mamy ostrze. Cyk. I teraz, gdzie jest coś do chwytania, żeby sobie paluchów nie pociąć? Ściągamy to dziadostwo. O. I do śmietnika. Weźmiemy sobie drugie ostrze. Tak się wie, do domu tego nie otwiera, ale damy radę. Impressive. Pyk. Potrzebuję pomocy. Pad 8B DUSF. Wylutowałem baterię razem ze ścieżkami. No to odnów, a jak nie to do serwisu zanieść. Do kogoś, kto naprawia GSM i ma pojęcie na temat lutowania. Dlaczego nie? Dla takich momentów warto oglądać. Tak, jak wyrywam gniazdo HDMI, tak? Ale to jest w sumie takie dobre, nie?
Cześć Szymon, jest mi smutno, bo rok temu pisałem ci SMS-a w sprawie Nintendo i wadliwym Wi-Fi, ale mi nie odpisałeś. Trzymam ten żal w sobie, ale muszę go pozbyć, więc ci wybaczam. A Nintendo, ja nie doczytałem. To wyślij, ale ja rok temu nie robiłem Nintendo. Na takie rzeczy jak Wi-Fi to nie. Musiałem się psychicznie przełamać. Wiecie, do niektórych rzeczy trzeba generalnie dorosnąć. Musi nadejść ta decyzja, ten moment, tak jak z małżeństwem. No nie wszyscy są na to gotowi, tak samo z Nintendo. Ja powiedziałem Nintendo nie, ale takie rzeczy jak USB-C, tak. Dzień dobry, wczoraj w godzinach popołudniowych dzwoniłem w sprawie naprawy PlayStation 3. Napraw konsoli kosztuje od 238 do 300. Chamsko potraktowany? Dlaczego? Dlaczego chamsko? Pytanie jaka usterka konsoli? To jest dobre pytanie. Generalnie... Czekaj, się zastanawiam. Ktoś wczoraj dzwonił, pytał o naprawę konsoli i mówiłem, że co by tam nie było, to i tak niestety w tym roku czasy się już trochę pozmieniały. Tomasz Jankowski, dzięki. Czasy się już pozmieniały niestety. Mamy waloryzację, mamy wszystko. Wszystko idzie tak do góry, prąd idzie do góry i tak dalej. Więc u nas każda naprawa w tym momencie to jest, w przypadku konsol PS3 to jest 250 zł. To już nie są czasy, kiedy wiecie, można było coś zrobić za 150. Jak ktoś robi inny za 150, niech robi, fajnie. Nas na to niestety nie stać. Jak ja będę robił coś na przykład za mniej, to oczywiście zamknę biznes, a to nie o to chodzi. Więc każdy ma swoje stawki, trzeba to szanować. No i tak to. Czasami klienci też nie rozumieją, dlaczego coś kosztuje tyle czy tyle, no bo tak to bywa, nie? Jeszcze jak generalnie jak z kimś prowadzę rozmowę, zadaję pytanie, jaki to jest model, bo często jest tak, że jeżeli na konsoli nie ma danych wrażliwych, typu zdjęcia, materiały, to nie będę oferował klientowi naprawy za 250-300, jak można konsolę za tyle wyrwać? Gdzie w tej ankiecie jest piwo? No, będzie w następnej. Wróć za x dni i wtedy poprawimy się. Szukam drucika. Drucik, może być ten drucik. O, myślę, że z tego sobie poskrobiemy coś. Dobra, lecimy. Ciebie wstawimy. Więc wstawiamy druta. Trzeba połączyć ten sygnał. O, kurde, ciężko go złapać. Rusza mi się to wszystko. A, bo to jest aż tam. Dobra, mata mi przeszkadza. Ojeju, jak to ciężko tu przyłapać. Te gniazdo jest problematyczne. Więc wracając do konsol, naprawa konsoli musi się opłacać dwóm stronom. I my, żebyśmy naprawiali konsolę, musimy dać gwarancję na konsolę. Nie bawię się w tematy, gdzie zrobię coś komuś, a nie udzielę gwarancji. To nie u mnie. Także też często było parę razy tak, że odmówiłem naprawy wykonywania jakiejś usługi. Dlaczego? Bo nie dam na to gwarancji. A potem klient jest na przykład z tego tytułu niezadowolony, bo na przykład inny serwis naprawił. No to spoko, niech naprawiają, jasne. Każdy, wiecie, ma wolną wolę, nikt nikogo nie zmusza do niczego. Jak nie ten serwis, to inny. Kurde, możliwości jest na szczęście w Polsce tyle, że kurczę. Więc takie buty. Dobra. Ależ to wygląda paskudnie. Nie podoba mi się to wszystko pozalewane. Myjemy to. Zobaczymy. Gdzie jest to miejsce lutowania? O, to to. Zobaczymy, jak będzie. Szczoteczka. Spoks, gdzie jest szczoteczka? Już ją gdzieś wcięło. Ja mam talent. Nadprzyrodzony wręcz. O, jest tutaj. Siema Spoks, pokazałem małżonce odcinek z PS5 i wściekło żoną z PMS. Śrubokrętem. Teraz żałuję, bo powiedziała, że to samo czeka moje PS5, jak będę za dużo grał.
pozdro i powodzenia w naprawie. Dzięki. No tam jakby nie patrzeć, z tą PS5, to grubo musiało być. Ja tam nie będę mówił więcej, ale nie tylko konsola ucierpiała. Inne sprzęty elektroniczne też miały ciężki żywot. Więc ludzie różnie się bawią. Były podejrzenia, że ktoś to wysłał, wiecie, for fun, rozwalił. Nie wiem, jaka była prawda, bo skąd mam wiedzieć? Opieram się na tym, co mi klient przekazał. Ale przekazał ciekawe informacje. Dobra, polutowana linia, zregenerowana, bo zawsze jest szansa, że tędy wchodzi 12-woltowa linia zasilająca i ona doprowadza 12 V do tej przetwornicy. A jeżeli ona nie jest zasilana, no to ta CWH już nie zatrybiła. Wszyscy pozdrawiają Justę. No to pozdro Justa. Teraz tak. Kondensatory, które wyglądają jak kupa. Musimy je wywalić. Musimy je stąd wywalić, bo to jest dramat jakiś. Ojej. Jeju. Widzicie to? To jest dramat. Jak mówi Zbysiu Stonoga, to jest dramat, kurde. Laminat podgrzejemy. Panie, kiedy za mojego Pegasusa weźmiesz? O kurde, tam jakieś Pegasusy są, Z2 w kolejce. Z jeden znajomego, a drugi to nie wiem. To tylko do sprawdzenia. W sumie to Mieciu, ja nie robię, żeby nie było. Ja nie tykam. Tam jest tylko do regulator do sprawdzenia. Jak nie regulator, to nie ma tematu. Impressive. Czołem kierowniku, powiadomienia ustawione, dzwoneczki odklikane, a i tak co rusz zapomnę o live. No, wychodzi taka sytuacja, a nie inna. Co tu dużo mówić? YouTube nie powiadamia ludzi, a dziwne. Powinien. Przecież oni z tego mają takie kurde hajsy, że głowa mała. Dawaj. Ściągamy te kondensatory. Cyk. Coś tu wyczuwam, tak jakby kawę. Ciężko powiedzieć. Dobra. Te już są ładniusie. No dobra. I teraz tak, żeby wylutować te kondensatory, to zobaczcie, mamy plastikowy kolejny kondensator. Robi się problem. Użyjemy termopensety. Może mi się uda to złapać. Nie jestem pewien. Powalczymy. Tak jak gangster napisał. Trafiają do nas jedne i drugie konsole, jednakże i tak statystycznie więcej trafia do nas. Ej, nie mogę pod to podejść. Czekajcie. Co jest? Więcej trafia konsol PlayStation. Ale to trochę jak z laptopami. Dlaczego na przykład najwięcej laptopów Lenovo się psuje? Dlaczego? Bo najwięcej ludzi kupuje Lenovo. Więc to jest też takie mylące, nie? Jakbyśmy robili ankietę, to musiałoby brać w niej udział po tyle samo ludzi, co używają danej marki. Czyli 1000 użytkowników Lenovo, 1000 użytkowników Della, Acera i tak dalej. No wyłaś, kurde, nie mogę tego wylutować. Nie mogę podejść grotem, bo mi cewka blokuje. Może w tą stronę. O, patrz, jest coś. Dobra. Chodź tu. Come on. Lejem cynę. Lej tę cynę. Ach. O. Żywa cyna. O. Trochę chyba nad go wyrwałem, bym powiedział. Ale spoko. Wywalone. Nie mogę tego pola ruszyć. Tak jakby termopenseta nie miała siły dogrzać. Na przykład w termopensecie JBC nie podoba mi się to, że groty są cholernie drogie, a jakość ich działania dla mnie średnio. Dlatego o tym prawie w ogóle nie mówię, bo nie lubię mówić o tym, co słabo działa. Ej no,
Dobra, teraz bierzemy plecione i lecę. Trochę uścina dźwięk. U mnie niemożliwe. Niemożliwe, żeby coś ścinało. Chodź, napij się. O. I tutaj. Już jest lepiej. Dobra. Myjemy. Były sobie pola. No a jak? Myjemy. Ej, bo monitor mój idzie spać. Chodź tu, dziadu. No jeszcze HDMI będą się lutować. Co za smuteczek. Czy praca elektronika jest tak trudna, jak wygląda? Może inaczej, to wygląda wszystko łatwo, ale w praktyce jest o wiele gorzej. Zależy co robisz, jak jesteś typowym wymieniaczem gniazd HDMI, dajmy na to, no to to jest spoko, to jest proste, przyjemne, pieniądze są szybkie, ale niestety na co dzień tak nie jest. To tak jak dzisiaj był znajomy, pyta nas, ile dziennie konsol naprawiamy. No to mówimy, jednego dnia zrobisz nawet zero konsol, bo siedzisz cały dzień i dupa, nie idzie i cześć, a innego dnia zrobisz cztery. A nie, że nagle dziennie 15, 20, że jakieś tam kwoty z pupy, nie? Nie, to jest różnie. Jakby robił same łatwe tematy, szybkie, typu wymiany HDMI, okej, wtedy jest lepiej. Ale na co dzień nie jest tak fajnie. Siema, jestem z Gdyni i chciałbym wysłać Tobie Xboxa S do czyszczenia po remoncie. Pył, kurz, jakie koszta i czas takiego zabiegu? Xboxa One S? One S w pełne spa sensowne, 200 brutto, a termin to jest na to ciężko powiedzieć. 8 tygodni, może mniej, cholera. To zależy. One S'a się szybko robi, aczkolwiek One S'a to bym proponował we własnym zakresie spróbować siłach. Ten kondensator jest podlany, zżarty, jest brzydki. Nie mam takich nowych. Nie znam jego pojemności, starły się chyba od mycia. Ty Franco, jedna. Dobra, usłyszę ten laminat. Czy zaglądałeś do mojego czerwonego? To chyba HP. A ja wiem. Ja dostaję u nas płyty główne. Mieciu rozbiera. Więc to Miecia pytaj. Usłyszę trochę ten laminat. I jak to standardowo sprzęt po zalaniu nie wygląda tak, kurde, ostrości nie ma. Dlaczego? O, teraz. Są tu braki. 8 tygodni XD. No tak. Wiecie. Ostatnio zadawałem to pytanie. Ile sprzętów mamy w kolejce? Oczywiście nikt nie trafił, niestety. O, jeszcze obraz. Na tym monitorze zanikł. Ale mamy sporo. A jak robimy we dwóch, to robi się ciężko. Nie przeskoczymy pewnych rzeczy. A nie zależy nam na tym, żeby łapać na siłę nie wiadomo co i tak dalej. I żeby się nachapać tymi robotami, robótkami od firmy. Nie? Nie o to w tym chodzi. Impressive. Najlepsze, kiedy patrząc przez mikroskop dmuchasz na płytę, a ta chyba trochę za daleko, żeby to dmuchanie by mogło. Ej, no jak to? Dobrze dmucham. Co ty gadasz? Dobrze jest. Dobre jest dmuchanie. Nie ma lipy, panie. To wszystko wydaje się już wyglądać nawet znośnie. Tych kondensatorów póki co nie będę lutował. I głodny jestem już trochę. Dałem ciała. Wiecie dlaczego? Mogłem zmierzyć na początku. Co mogłem zmierzyć? Mogłem zmierzyć rezystancję na kondensatorach od RAM-u. Odnośnie tego Xboxa One S, czy w takim razie będzie można wygrzać RAM?
czy to może być gdzieś niestykający lód. Jest jakaś szansa. Daj do serwisu jakiegokolwiek, co ma maszynę BGA. Ramów jest aż 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Ewentualnie wylutować, wlutować. Aczkolwiek jeżeli artefakty są tylko i wyłącznie w grze, 99%, że jest walnięty procesor sam w sobie. Mieliśmy jakiś czas temu czy Xboxa, czy Playa na artefakty. Nawet tego nie grzejemy, nie robimy tego, bo to nic nie daje. To trzeba się cieszyć, że jest robota. No jest, jest. Jak się tyle czasu to robi, no to jak ma nie być? No, u nas działa to w drugą stronę. Wolelibyśmy mieć tej roboty po prostu mniej. Hej, pozdrowienia z Rybnika i miłego lutowania. Dziękuję, kudłaty. Ale czerwony już jestem. Zmęczenie robi swoje. Batona mi mnie tak nie kupił. Jak u Pola o godzinie tam 19 do żabki. How dare you. Zaraz będzie mnie tu spawało. Dobra, przemyję trochę płytę. Jeszcze trochę tą płytę. Cyk. Niech się świeci. Może jej to polepszy. Cokolwiek. Dmucham elegancko. Dochodzi. O kurde, tutaj. Tutaj jest B. Dobra. Ciekawe, czy tutaj było zalan. Siema Spoks. Uwielbiam naprawę zalanych telefonów utopionych w WC. Pawia, można puścić PS. W poniedziałek leci na Rebel Proca. No to spoko. Kondensatory B. Mierzymy kondensatory. Mogłem zacząć od tego. Ale nawet słuchajcie, jeżeli taka naprawa na live, żeby była jasność, nie powiedzie się, bo tamto, to zawsze można było zobaczyć, w jaki sposób potraktować laminat, co z nim zrobić, żeby w ogóle móc go połatać, nie? Przecież to wiadomo, najlepiej jest, kiedy... Czekajcie, rezystancja. 32 omy. Nawet mogę wam pokazać od góry. Czekajcie, gdzie to jest? Ej! Dlaczego nie ma obrazu od góry? Bo prąd się skończył. O ty kurde bele. GH6 się rozładowała. Stażysta, praktykant pomocy. Co był raz na próbę się nie sprawdził? Dwóch było. Nie podołali. Nie. Niestety. No niestety nie. Nie udało się. A wszędzie tak piszą, że te konsole są takie proste w robocie i w ogóle. Same się robią, nie? To zawsze jest tak, że wszystko się samo robi, jeśli osobiście na tym nie straciliśmy zębów, czy tam czego. Wszystko się samo robi. Dobra, chodź tu. O! USB-C podpięty do GH6 od góry. Czyli ile jest live? Z godzina. Półtorej godziny, czyli ten złom półtora, zawsze nie wiem jak się mówi, fuck it. Tyle czasu. 90 minut. Zaraz pewnie się włączy. Pyk. I co? Będzie obraz? To jest piękne. Pytałem o temperaturę lutowania lutownicą, a nie hoterem. Jej. Ja zawsze używam jednej, 350. W JBC nie trzeba więcej. To jest piękne. Masz GH6, live, bach, podpinasz USB, działa. Kurde. Tylko, że refleks świetlny. O. Brakuje nam miernika. Jeszcze raz, mierzymy kondensatory, ich zasilanie i względem masy mamy 35 ohmów. Więc pierwszy odczyt jest fajny, elegancki. I teraz zasilanie procesora. Pół ohma mamy na zasilaniu procesora. Nie jest źle. Jakby było 0,1, to jest do dupy. Ale w tym momencie powiem wam, że wygląda znośnie. Z drugiej strony kondensatora, czyli generalnie po prawej stronie, tutaj mierzę. I tam było 1,9 ohma. No i kurde, spoko. Tą płytę i tak przydało się elegancko domyć, bo ciecz chyba gdzieś była w tym rejonie.
Trzeba to podlać. Potem wysuszyć, osuszyć i sprawdzić, czy pod APU gdzieś tam nie widać jakiegoś brudu, bo może się okazać, że wiecie co, ciecz jest pod procesorem, ciecz jest pod ramem i taki ram trzeba lutować i robi się walka. Fotel, na którym siedzisz, jest wygodny i wart swojej ceny. Powiem ci tak, jest mega wygodny. Czy on jest wart swojej ceny? To jest trudny temat, ale dopiero, znaczy może inaczej, teraz bym za niego zapłacił te pieniądze, bo myśmy mieli wtedy współpracę z Diablo Chairs, ale tak w ciemno to bym chyba nie zainwestował w to, ale teraz z punktu widzenia pracy jest mega komfortowy. Siemano, masz jakieś materiały do polecenia, żeby Twój Kowalski mógł nauczyć się teorii naprawy drobnych sprzętów w domu? Pytam o książki lub jakieś strony. Kiedyś była taka publikacja na Allegro, naprawa laptopa, nie pamiętam kto to wydał. Wiem, że są takie dwie książki do kupienia za jakieś tam 150 zł. Jak wpiszesz naprawa laptopa, książka, na pewno będzie to, znajdzie ci to. To jest w formie e-booka. Tylko, że tam są informacje, z tego co pamiętam, dosyć stare, zdezaktualizowane, bo się wszystko pozmieniało, ale dużo ciekawych, dobrych informacji. Co myślisz o Hot Air Aten 862DW? No mam go, tam jest, u mnie Aten jest. Kupiłem tą stację z 4 lata temu, tam jest. Używam go teraz do dogrzewania płyt głównych od góry, jak trzeba coś wylutować. Ostatni film z soboty pokazuje, jak używam właśnie podczerwieni z JBC i od góry nagrzewam tym antenem. Dobrze działa. Ma ten guzik od włączenia grzania, od włączenia studzenia. Tylko, że dysze gięte w tamtych czasach, 4 lata do tyłu, nie pasowały z Sugona, nie Sugona, przepraszam, z Quicka. No i ja, to jest tak. Na serwisie najważniejsza rzecz, gdzie używasz hotera, to jest dysza gięta. To, czyli o, ten kąt to jest idealne rozwiązanie. To tak zwiększa komfort pracy, że to się w pale nie mieści. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie mnie w życiu spotkała. Dysza gięta. Kiedyś zawsze używało się prostych, człowiek myślał, a fajnie, fajnie, gówno fajnie. To jest fajne, to jest zajebiste. Także dysza gięta, wpyta. O, i cyk. Pozdrowienia od żony Dominiki dla pana Kuleczki. Dzięki, pan Kulka. No trochę okrągły jestem, nie powiem. Także trzeba zrzucić w końcu na parę kilo. Dobra, grzejemy teraz hoterem. Zobaczymy, co się uda uzyskać. Laminat już wygląda... A, sorry, ale wam pokazuję, nie? Dobry jestem. To wygląda. Tam jest niedomyte, ale spoko. Kombinerkami z prostej można zrobić giętą. Wszystko można zrobić. Teraz tak, idziemy, zobaczymy płytę pod takim kątem. Czy jest jakieś zalanie? Tam widzę fragment tej pasty. Źle się wysławiam. To jest termopad piankowy, sorry. O to mi chodziło. Jak kulki. Nie widać śladów zalania z tej strony. Tutaj też jest dobrze. Więc zakładam, że ciecz nie doleciała do procesora. Więc są spore szanse, że on jest sprawny. Ha! Jestem geniuszem oczywiście. W ogóle nie zwróciłem uwagi, czy z tej strony jest coś zalane. Idziemy na minionka. Chodź minionek. Minion, minion, pokaż coś fajnego. Pokaż, że nie ma lipy, że jest pięknie. No, jest zalanie, patrzcie, jest coś. Tutaj chyba kawa. Takie kawałki brązowe widać. O tym mowa. O.
Może kawa, może coś innego. Różnie bywa. Dzisiaj Mieciu dostał zalanego laptopa. Kot chyba zasikał. Mówił, że nie było miło. Ale tak już bywa na serwisie. Nie wiesz, co cię spotka. Jakiego bonusa dostaniesz. Dobra, teraz tak, oddalamy perspektywę. Cyk. I przemyjemy to preparatem do mycia plastików. Pyk i myjemy. Spox, naprawiaj szybciej, bo zamiast projektować PCB, oglądam. To co, ty nie masz podzielności uwagi, stary? Słuchaj, a nie oglądaj. Szkoda czasu na oglądanie. Lepiej sobie live'a puścić później z prędkością razy 2. Wtedy będzie normalnie, nie? Kto tam live ogląda? Kto ma na to czas? Jak tam w ogóle ankieta? 40 co? 48% na czym jest? A, na Coca-Cola. Myślałem, że na Hop-Cola. 44 Pepsi. Spoko. No i... No i słuchajcie. Bzyku! Do Atten dokupiłem dysze 45 stopni i działają. Masz na grupie pod twoim postem walentynkowym linki i zdjęcie, jak założyłem. Działam sobie. Wyślij mi na PW, bo ja to zapomnę. Ale z chęcią dokupię dysze kątowe, bo kurde, ich kiedyś nie było, bo... To, wiecie, jak to jest. Jeżeli coś się kupuje zaraz po premierze, wielu rzeczy nie ma. Potem to odkładasz do konta. Mija 2 lata, 3 lata, no i tyle. Pewne rzeczy są pchnięte do przodu. Dany producent coś wykombinuje, czy pan Chińczyk, a czasami nie. Więc w tym wypadku fajnie, że w końcu te dysze kątowe są dostępne. Dobra, to doczyszczam. HDMI. Ale w sumie tak, po jaką cholerę będę lutował gniazdo HDMI, skoro nie wiadomo, czy elektrycznie ten laminat w ogóle gada. Czekajcie, posprzątam to sobie. I zaraz podlutujemy się linią 12V zasilacza stabilizowanego i sprawdzimy, czy płyta żre papu, ile żre papu i czy reaguje na cokolwiek, bo nie mam pojęcia. One S, Series S, sorry, nie wpinałem wcześniej do zasilacza, więc ciekawe, jak to się zachowuje. Koble, potrzebuję koble. Czekajcie. Tutaj są moje, kurde, kabelki. Dobra, ty będziesz szedł na dzisiaj w ruch. Sio. Dobra, to niech sobie będzie tak. Plus mamy tu. Do plusa podlutujemy się z tej strony. No. Co będę cudował, nie? Minionek, chodź. Plus powinien być na tej ścieżce szerokiej, ale lepiej się upewnić miernikiem. Michał, SQ6RQT. Teraz wiem, że to fale radiowe i dane krótkofalowca, bo dużo osób napisało komentarz, a ja wtedy mówię o jakimś Audi. To było zabawne, nie? Ja się z tym nie spotkałem, no bo to nie mój świat, nie moje kredki. Ale sporo ludzi napisało o tym. Potem sobie myślę, skąd ten gościu się urwał, kurwa. No i sam się z siebie śmieję. Głupie to. No ale życie, życie. To tylko życie. Teraz tak. Podlutujemy się pod prawą stronę kondensatora. No i wy to słabo widzicie, ale ja lepiej. Tam jest miejsce oczywiście. Dobrze by było mieć wtykę, ale... Nie mam. Pyk. Jeszcze pole masowe. Dobra, łapiemy stąd. I teraz kobelek do lutowania. Chodź tu, draniu. Robiłem kiedyś lapka po tym,
jak kot zasikał, dlatego wiem, co Mieciu miał za jazdę. No, przerąbane jest. A jeszcze, kurde, jak zaczynasz to myć i podgrzewać laminat, a to tak wali. Uch. Samo zło. Centralnie zło. Czy Spox naprawiasz telefony? Nie, nienawidzę tych pytań. Wkurzają mi one. Nie, robię tylko laptopy i konsole i dzięki temu zdrowy jestem. W miarę. Ale czasami widać, że mi odwala. Bzyku, odezwij się do mnie na PW na polach masowych. Napisał Daniel Gorczyca. No tak. Teraz tak, 12 V. 12 V. Czekajcie, sobie to przystosuję teraz. Wszystko fajnie piknie. Termowizja. Andrzej, pozdrowienia z Wrocławia. Dzięki, Andrzeju. Zaraz, termowizję puścimy, nie? Zobaczymy, czy będzie łobraz, czy nie będzie łobraza. Pyk, termowizja. O, jest to, jest to. Jeszcze korat. Tylko tym razem nie daj 20 V. Bo nasz cały misterny plan wpis, no, pójdzie. O, prądy się pojawiły. Kurde, czekaj, dam je tutaj. Zmniejszymy może dzisiaj trochę. O. Nie to, nie. Gdzieś ty to dał, gościu. Pyk, czekajcie. Chwila, moment i jest git. Dobra. Będzie nie do końca ładnie, ale nie musi być. I teraz 12. 12 V. Teraz jest tak, jak MOSFETy są przebite, tak pójdzie na CPU za dużo amperów, to i tak go usmażę. Więc dajmy 3. Nie no, więcej ona potrzebuje. Dobra, damy 5. Zobaczymy, czy zabezpieczenie się włączy, czy nie. Dobra, wpinamy się. Zaraz albo będzie fajnie, albo będzie dupa, a nie fajnie. Teraz tak, nasza kamera z Kate Media. Fajnie to działa, powiem wam. Jestem bardzo zadowolony z tej termowizji. Jeszcze jak się dokupi do tego, jak się ramię ruchome, tak jak tutaj sobie zamontowałem, to już w ogóle. Odpalamy. Odpalamy. Rączki mam tutaj. Let's rock, baby. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Kurwa, grzeje się coś. O, nagrzewa się, patrz. Coś tu zaświeciło się i procesor się grzeje. Ej, możliwe, że ona się włączyła. 2,9 ampera pobiera, 3 ampery, patrz. Tylko prąd taki jednostajny idzie do góry, bo się nagrzewa procesor. Coś tutaj zaświeciło. Czekaj. Wyłączyła się. Włączy się drugi raz? Cisza. Cisza na planie. O, odpala się. Widzieliście? Ty, ten kondensator albo ten regulator się zaświecił. O, ten. Ten układzik. On dupek się grzał. Czyli tam zwarcie było, jak mierzyłem, tylko... No, dawaj. O, ten. Dobra. Już wam pokażę pod mikroskopem. Chodź, minionek. Nagrzewał się ten dupek. Nie wiem, co to za układ. Nie mam zielonego pojęcia, a on jest od USB. Zaraz zmierzymy sobie. Co by to był układ od włączenia zasilania USB? Miernik w łapę. Ej, bo czat znikł. How dare you? No ja dzisiaj w ogóle czat nie odpiąłem. Grzeje. No tak, pozytywny mechanik, fajna nazwa. Miernik w łapę. Impressive. Zamówiłem ci przekąskę przez Glovo. Będą walić w szybę. Naprawdę? Dzięki. Szaleństwo. Teraz tak. Na tym pinie względem masy 3,6 kOhma. Na tym pinie względem masy 10 kOhmów. Na tym pinie względem masy 0,2 Ohma. Ale to jest masa. No to więc ciul z tym. Tutaj mamy 0,1. I tutaj mamy 15 kOhmów, więc... Czekaj. Czyli dobrze mierzyłem, kurde. Ta. W
Wtedy jak mierzyłem, wychodziło mi zwarcie właśnie na tym kondensatorze. 6,3 V. I teraz względem masy, no jak czuję zwarcie. Tam, gdzie były ślady zalania i co czyściłeś przed chwilą, to przypadkiem nie brakuje jakiegoś elementu oderwany nad tymi trzema diodami? Czy takie złudzenie tylko? Ojej, teraz nie wiem, teraz nie wiem. Wiemy jedno, grzeje się ten układ albo ten kondensator. Ja go wywalę stąd, bo jak na niego patrzę, to mi się aż wiadomo, co chcę. Błąd, że tego nie zrobimy od razu. Więc jak mamy podejrzenie do komponentów, wywalamy, wywalamy, nie czekamy, nie zastanawiamy się, czy one są fajne, niefajne. Wywalamy. Chodź tu. Dawaj, 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 kurde, o. O, 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 o. I teraz... Dobra. Ostrości nie macie, sorry. Impressive. Siemaneczko, Xbox 360 FAT 2008, napęd Philips Lighton, nie czyta wszystkich płyt, czyszczenie nic nie dało, jakieś rady, co może zrobić syn, nie męczy o Dragon Ball i Sonika. Wymiana całego napędu. Ja bloków optycznych w tamtych konsolach już nie zmieniam od dawna, a ostatni napęd w takiej konsoli zmieniałem z rok temu, jak nie lepiej. O, nie ma zwarcia. Jak fajnie. Nie ma zwarcia względem masy na tym pinie. No to gitara. Także co do napędu, kiedyś na Allegro ktoś sprzedawał chyba gotowe napędy za 120 zł. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, skoro macie bibliotekę gier. Ciśnij. Dobra, idziemy na IRDE. Jeszcze raz odpalamy. Come on, baby. Damy mu teraz z 9 amperów. Odpalamy. I zobacz, jak się pięknie procesor nagrzewa. Już nie ma tego punktu grzewczego. 2,9 ampera, 2,8. Ty, no bez kitu jest spora szansa, że ten sprzęt ożyje. Dobra. W takim układzie... Powiem wam tak, szczerze, nie zakładałem, że to ruszy. Ta naprawa jak dla mnie była skazana na porażkę od samego początku, ale może z tego jakoś wyjdę z twarzą. Co to jest? Ale wygięte piny są w HDMI. Co jest grane? Ej. Kurde. Dlaczego te piny są? Patrzcie, co tu się zrobiło. Bo ja je wtedy złapałem. Gniazdo się tak przechyliło. Wszystkie piny się zagięły jak banan. Idealnie równo zagięte piny. Co za głupota. Michał, dobra robota. Z tej pizzerii, co zamawiam, to do Spoxa ponad godzinę wiozą. A jest coś trzeba. Spok. Teraz tak. Bierzemy hota w rękę. Będę grzał od góry. Chociaż nie. Nie. Odwracam laminat. Zabieram te kurde folijki. Musimy pola masowe tutaj... Albo inaczej zrobię, dobra, wiem już. O, termowizja. Dzięki temu, że ona jest metalowa, to przy takich moich ruchach, gdzie ja łapami macham, przeżyję. Słuchajcie, weźmy szeroki grot do BGA i sprawdzimy, czy damy radę tą cynę odessać. Może się uda, może nie. Nie będę musiał tego hoterem nawalać, grzać laminatu jak głupi. Więc zaczynamy, let's rock. Ciekawe, czy cena wyjdzie. 10 zł wpłacił Michał Domino. Dzięki, stary. Pieniądze nie pójdą w las. Nie przepierdzielę na głupoty. Także, dobra, mieszamy cynę. Jedną z drugą. Pyk. I zaraz dokładamy plecione i zobaczymy, czy JBC jest takie fajne, dobre, jakie Spox reklamuje. Żartuję. JBC, żeby była jasność, nigdy, przenigdy z tej firmy nie dostałem niczego za darmo. Nawet ten pieprzony, czerwony kubek, który jest w łazience, który się rysuje od patrzenia, kosztował 16 chyba euro. Co jest chore na łeb. Ale życie. Wciąga? Kurwa, nie poszło całe. Nie, nie odessa. A w życiu. Nie ma takiej mocy, wiecie,
pomimo że ten grot rozgrzewa tą płytę Fest, nie jest w stanie jej na tyle dogrzać, żeby ta cyna rozpłynęła się w całości, w całej przelotce. Dolejemy trochę cyny. Utnij kabel. O, dobrze mówisz. Mógłbym polutować, wiecie co, kabel HDMI bezpośrednio do tego gniazda. Mogłoby działać. Dlaczego by nie? Czekajcie, przytrzymam trochę. No ale z tym gniazdem to jakaś głupota. Muszę sprawdzić, czy mamy nowe gniazda HDMI do Series S-a, bo nie mam zielonego pojęcia. Mamy to, wlutuje. Pozytywny mechanik. Hej, pytaliście, gdzie pomagać, to tu kobieta po dachowaniu potrzebuje, po rehabilitacji sporo kosztuje. A rehabilitacja sporo kosztuje, zrzutka. Wiesz co, to generalnie to wyślij link mi na maila i może się kiedyś doczekamy, żeby pomóc danej osobie, bo wiadomo, już wcześniej osoby wpisały, więc zakładam, że tamte wpisy mają pierwszeństwo. Ale grunt, żeby wpłacać cokolwiek, pomagać, a ta kasa nie idzie na głupoty, tylko właśnie na ludzkie potrzeby, na życiowe, na najważniejsze potrzeby. Nie, nie ściągnę tej ceny. Ni cholery. O, 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 o. Chyba zasał. Patrz. Kurde. Poszło. Dziura piękna, ale piękna dziureczka. Zajebiste. Dobra, dawaj. Trzymam dłużej, może się zaciągnie. Ej, pije! Napiła się. Patrz. Kurde. Dobra, JBC jest dobre. Ja zawsze lubiłem z Michałem Zelewantu się przekomarzać. Zawsze mówiłem, że JBC jest takie chuj. Wiadomo, nie? O nie! JBC jest super, ty nie umiesz lutować. A, zawsze wesoło. For fun. Aczkolwiek on jest tak zafiksowany na to, że kurde, bardziej niż ja na kulki. Myjemy. Ale dziury. Wpytę. Dzięki za wpłatę. Nie wiem, co tam było. Moja ma ładniejszą dziurkę. O ty kurde. Wyślij zdjęcia. Kurde. Pyk, a jeszcze sygnałowe pola, panie, spok się. Ty, Stefan, z Kielc, ogarnij się. Wpytę, jak to pyta. Cenzura na czacie. Słuchajcie, zachowujcie się, jak dorośli. Nie wolno pisać brzydkich słów na czacie. Średnia ludzi na czacie to już jest grubo po 40, więc wiem, że te osoby tutaj nie robią lipy, ale jak mu jakiś wpadnie młody łeb i chce tutaj przykozaczyć, to go trzeba w karczycho. Dobra, teraz tak. Zbieramy jeszcze tą cenę. Ja mam 26. To ty młody tu jesteś. Kurde, no tak, jak ja pierdzielę, 97 rok i już 26 lat. Jak ten czas leci? Dobre było, jakby napisał, że ma, nie wiem, 32, a w nazwie 97, nie? Także... Wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, myjemy, kurde. No i co? Zmuchnąłem z odległości pół metra. Wpytę. Dobra, idę zobaczyć gniazda HDMI, słuchajcie. Zaraz wracam. Xbox One, I see. Może się okazać, że nie mam gniazd HDMI do Series S-a, bo ty gnie... Au! Ale mnie pier... Kurw! Stream Deck mnie kopnął! O!
Nie było to miłe. O ty, chorześ ty, kurde. Już będziecie się śmiali. Ej, dzisiaj bez kitu. Trzeci raz tu przychodzę i mnie walnęło. Patrzą na mnie z góry. Es de rules. Dokładnie. Dobra, to jest to gniazdo. O! Aż mi się prawie orężada z komunii odbiła. Ja pierdzielę. Nie, to nie to gniazdo. Chciałem scenę przełączyć na widok od góry, a tu mnie dygnęło. Uziemienia nie masz. No bez kitu. Nie chodzę w opasce na nodze. Coś tu, kurde, dzisiaj musi być na rzeczy. Coś, jakiś sprzęt może lewy jest podłączony, bo nigdy tak nie było w tym pomieszczeniu. Dobra, to jest oryginalne gniazdo. Ja niedługo to na zawał zejdę. Gdzie są gniazda? Ostatnio u Lucjana zamawialiśmy gniazda, ale niestety wysłał nam złe gniazda, kurde. Miało być... Nie. Ajajajajaj. Nie, nie, nie ma. Gdzie może być HDMI? Czekajcie, jeszcze zobaczę jeden pojemnik. O. To nie to. No! No! Kurde, moment. O, HDMI. Jeszcze jeden pojemnik. Chodź tu. To chyba to. Tak. Mamy zapakowane w te chińskie woreczki, malutkie, fajne. Kurde, w cycuś. To je to, dobra. Ale żeby się gniazdo wyrwało, kurde, no. Weź to, otwórz. Dobra, jak plomba. Wkuwasz i cyk, zero pier i wiadomo. To jest to gniazdo? To samo. Nie wiem, co ja wtedy źle zrobiłem, czy to było już nadszarpnięte, bo ktoś to rozbierał źle. Ciężko mi powiedzieć. Nie będę tutaj tworzył nowych faktów, bo to nie o to chodzi. Ale gniazdo trzeba zalutować i sprawdzić, co jest grane. Jak gniazdo pasuje? W Krakowie sprzedają dobre gniazda, czy gówniane? No. Mogą być, nie? Jest ok. Dobra, teraz tak. Mata na bok. Z gniazdem jest oczywiście ten problem, że w gnieździe są bardzo krótkie nogi. Kiedy będą dostępne koszulki? Myślałem o tym wczoraj. Zamówię niebieskie i czarne, bo czekam na niebieskie, ale się doczekać nie mogę, więc jeszcze domówię, będą czarne. Chcę mieć czarne. Wiecie, trochę gruby trochę jestem, więc czarny zamaskuje moje otyłości. Moją pyszałkowatość. Kur! Skłamałem. Tym pięknym grotem walnąłem mikrofon. Jak go dźgnąłem, dziada. Grot się zagiął za kurwa z 200 zł. Jaki smutek. Patrz. Tu był grot. On jest zagięty. No. Ale dupa. Jak się kręcę. Ich, złamał się grot, ten taki cieniutki, którego używałem jeszcze chwilę temu. Kur... Następna zbiórka na live na grot. Nie, na roztrzepane łapy z poksa. Dobry jest, śmiejcie się, kurwa. To nie jest dobre, to jest smutne. Znowu ten zjebany grot się zepsuł. Oż ekran z nim. Dlaczego? Mieliście teraz cały czas obraz, czy z ucięło? Co tu się dzieje? Czwartek, 16. Tak, to trzeba zapisać. Po co ci piątek 13, jak możesz oglądać Spoksa w czwartek 16? Ja 38 rok, 85. Ty, ja nie wiem ile ja mam, nie liczę. To jest niemiły temat. Dobra, skosujemy te gniazdo, cyk. Och. Dobra. Ale najważniejsze, ma siłę lutować. Czarno. Było czarno?
21:37. Kto pamięta datę, ten wie. Wiadomo, o co chodzi. Ajajajajaj. Dobra, próbuję to trochę do lewej bardziej dociągnąć, ale już mi się nie uda. Polecę z tym. Wsadź w temperówkę. No kurde, daj spokój. A byłem z niego zadowolony. Chciałem nagrać jutro na drugi kanał regenerację ścieżek na celu. Ten grot mógłby do tego posłużyć, a teraz mogę go w dupę wsadzić. Co najwyżej. Wiadomo, do HDMI, jeśli cyna będzie dolegała, przylegała na końcówkę, ale patrzcie, o. No dobra, do pinów HDMI. Ej, za dużo się nalało. Do tej roboty on nie jest idealny. Bułki cynowe na razie idą. Zaraz będę musiał zmienić grot. Ale to zaraz. Niech sobie zwarcia będą. Jest kwestia tego, jak przykładam grot. Czuję, że w grocie jest taka dziurka, tak jakby. Jak ona dobrze będzie dolegała do tego pinu, do którego chcę dolutować, od razu ładnie się pokrywa cyną. A jak źle dołożę, no to jest kicha. Pin po pinie. No i teraz. Siema, mam pytanie. Mam PS3 i od nowości nie była czyszczona. Czy jest to do ogarnięcia? Jeśli jest to model... Inaczej, jeżeli chodzi cicho, nie czyść. Jeżeli jest to model premierowy z 4 portami USB, czekaj aż zdechnie i dostanie loda. Nie ma sensu tego rozbierać, czyścić, bo to i tak potem znowu padnie. Chyba, że chodzi głośniak, suszara, jest to model Slim czy FAT Cech L, to wtedy tak. Można by o tym było książkę napisać, dlaczego ja tak mówię, ale ktoś, jak już ogląda mnie od dłuższego czasu, wie, do czego pije. Do lustra. Dobra. No i tutaj jest w miarę spoko. Dołożymy jeszcze cyny na ten jeden pin. Do Eloda, tak jak napisał R393X. Rzeźniku z Kielc, karma wraca. Jak nie pieszczenie prądem, to teraz grot. Dokładnie. Ja w karmę wierzę, dokładnie. Rzeźniku z Kielc. No ja jestem takim rzeźnikiem plomb, może zaklinaczem plomb. Ciężko powiedzieć. Niestety jestem gestykulantem, jeżeli w ogóle takie słowo istnieje. A taki był ładny amerykański, szkoda. Wiecie jak to jest, no kurde... Co tu dużo mówić? Różnie bywa, nie? Ej, tutaj jest zwarcie. Nie, trochę tej cyny dużo nadlałem. Piny pod tym kątem wydają się być ładne. Teraz odwracamy całość i pola masowe lutujemy. Jakbym nie machał tymi łapami tyle, no to by straty były mniejsze. Holy shit! W końcu trafiłem na live'a, dzięki Rambo. Gitara. Mamy 3492 zł na dzieciaki. Fajnie, fajnie. Myślę, że jeszcze z 3 live'y, czy tam ile, pyknie 5 koła, wybierzemy osobę, pomożemy. I będzie spoko. Teraz tak, przykładamy grocisko i trzymam. Hej, kiedyś czytałem, że lutując w domowych warunkach i mając gorszej jakości sprzęt, warto wygrzać płytę w zwykłym piekarniku do 80 stopni. Co sądzisz o tym sposobie? Nic ci to nie da, bo tu chodzi o to, żeby laminat był nagrzany do 80 stopni, czy tam nawet 100, i wtedy podgrzewając go na bieżąco, lutujesz ten laminat. A jak ty tą płytę nagrzejesz do 80 stopni, to musiałbyś ją wyciągnąć z piekarnika i od razu cyk na blat i od razu lutować.
Przy czym ta temperatura zejdzie z niej na momencie. Jak ci nie szkoda prądu, bo teraz limit prądowy na gospodarstwo domowe, to wiesz, to wal śmiało, grzej, dzidę. Teraz jest wiele czynników, na które zwraca się uwagę. Kiedyś tego nie było, nie? Dobra, patrzymy, czy cyna się przelała. No, coś średnio bym powiedział. Nie. Nie przelała się. Dolewamy dalej. Musimy zrobić fest. Krzychu, karma wraca. Podpisane, sklep zoologiczny. Łapaj trochę kesza na nowego krota. Dzięki, kurde. Jasne, że karma wraca, kurde. Dobra, jeszcze raz dolewamy. Nie wiem, czy ta cyna siądzie elegancko na obudowie tego gniazda HDMI. Ale fajnie widać to cynka, nie? To jest bez kitu zajebiste. Pyk. I drugi jeszcze. Czekamy. Trochę ponadlewałem tej cyny. Myślę, że dzisiaj na potrzebę testów nie będę gwałcił tego laminatu bardziej, bo to nie o to chodzi. Chcemy zrobić test i zobaczyć, czy konsola da obraz. Bo to jest bardzo ciekawy temat. Dobra, tu. Jeszcze tu zbieramy. Pyk, myjemy. Come on. Ale to tylko pokazało dzisiaj, jak słabo są zalutowane gniazda HDMI, bo te otwory są spoko w laminacie, jasne. Ale nogi od gniazda HDMI wchodzą w laminat na głębokość, wiecie, 2 mm, nawet nie. Co robi prąd? Kopie. No oczywiście, że kopie. A co ma robić? Kurde. Szkoda, że mnie walnęło. To nie było miłe z jego strony. Ale za głupotę się odpowiada, nie? Proste. Jak to się mówi, głupota boli. Hej, polecasz jakieś konkretne stacje lutownicze z hotem na początek do nauki? Budżet jest potrzebny. Aczkolwiek zawsze lepiej jest kupić oddzielnie hotera, oddzielnie kolbówkę. Bo jak ci się zwali jeden sprzęt, a jest zawsze taka szansa, to wysyłasz na reklamację jeden sprzęt. A jak to jest dwa w jednym, to zostajesz bez hotera i bez kolbówki. Więc to jest taki aspekt, na który no, nie zwracamy za bardzo uwagi, bo zakładamy, że to będzie działało. No ale wiecie, jak to jest. Te piny od lewej, te dwa, można byłoby poprawić. Bo są trochę za duże. Jak zgadniesz, ile jest łapek, możesz się pomylić o 50, to przelewam dyszkę. A, dobre. Wiesz co, żeby nie było, że nie patrzę, bo chyba mam tam podgląd. Chociaż nie wiem. Łapek jest... Nie wiem, ile jest oglądających. Teraz jest oglądających 2300. Łapek jest 680. Mam podgląd na łapki? Widzę łapki. 837. Byłem blisko. Trudno. Ale wiecie. Ej, nie ta kamera. Piny polutowane. Dobra. Sprzątamy. Wszystko na bok. Wiadomo, tutaj jeszcze w głównej sekcji zasilania brakuje kondensatorów. Te, które pousuwałem, to jest wszystko do uzupełnienia, jasne. Dzisiaj na potrzeby testu one nie są potrzebne. One filtrują napięcie, więc wiadomo, bez nich się obejdzie. Układ chłodzący, wentylator, gdzie to ujęcie? Pyk. Jest to pozalewane, tutaj widać ślady cieczy, czy tam czego, kawy. Najgorsza generalnie w zalaniach zauważymy jest kawa. Kawa, kurde, jak wejdzie pod układy, to jest jest źle. Ciężko ją zdomyć.
nie jest fajnie. Ej, puka ktoś. Ej, chyba coś przyszło do jedzenia, bez hitu. Kurde jest. Ej. Paczka z CPN-u. Kinder Bueno ciastko Oreo. Naprawdę? Ooo, 7 days. Czekajcie, zjem. Głodny jestem. Ale wielki rogal. Dzięki. Szczęście. W międzyczasie będę składał jadł. Trochę cukru na moją tarczycę Hashimoto, jak znalazł, nie? Ale... Dobra, to... Przesuwamy. Pasta. Pasta, jeszcze przetrzyjmy trochę ten rdzeń. Ale Seven Daysy są takie pyszne. Najlepsze jest to, że przez tyle lat, kurde, to zawsze smakuje tak samo. Nie wiem, jak to jest robione, ale ktoś miał łeb, że to tak wymyślił. Teraz pasta, 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 pasta. GD900 na potrzeby testów. Dawaj to. Pyk. Jednego pluma robimy. O, trochę jest za jasno. A w którą stronę jest to chłodzenie? Aha, w tą, bo tak. Ten termopad piankowy od Wiramów, czy tam pamięci, w tą stronę. Wiadomo, jak będziemy to składali, to trzeba to jeszcze dodatkowo, ten termopad, zrobić z niego kulkę, żeby on później się odkształcił elegancko na pamięci. Na potrzeby testów nie jest to konieczne, bo jak to ma dać obraz, to i tak da. To jest? A, no tak. To jest w ogóle fajne w tej konsoli, bo jakby chciał ktoś zrobić customa, no to zostawiacie sobie tylko to, zasilacz jakiś nawet inny, czy cokolwiek na kablach i to można włożyć gdzie się chce. Wentylator jedynie, też by zastosował coś innego. No i ten wentylator chyba nie był podpięty oryginalnie, znaczy oryginalnie przez ten serwis. Jest git? Chyba tak. Nie jest tego, nie wiesz ile ma cukru. A w dupie mam to, ile to ma cukru. Dzięki temu cukrowi to ja przeżyję jeszcze chwilę. A nie będę tutaj męczył się sam ze sobą. To jest najgorsze. To jest pycha! Kto tego nie lubi? Oczywiście wiadomo, znajdą się tacy, którym to nie smakuje i spoko, szanuję. Ja lubię. No z łapkami to daleko byłeś, ale lepiej na dzieciaki niż na STS. Pozdro miłej roboty i smacznego. Dziękuję. Dobra. Zabieramy wszystko na bok. Niech ja tutaj trochę sobie poporządkuję. Pach. Może nic... A kurde, to nie jest przykręcone. Czekajcie. Pianka, 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 pianka. Zapomniałeś chyba wstawić te kondensatory, co wyrwałeś. Bez nich jest spoko. One są do filtrowania napięcia, więc jak ma się włączyć i dać obraz, to da. One nie wpływają centralnie na nic. W tym wypadku, na takie krótkie testy. Płytki boczne. Wi-Fi nie jest nam potrzebne. To jest włącznik. Chyba włącznik. W tą stronę. Impressive. Chłopaki z Glovo się spisali. Cieszę się, że trafiłem z rogalikiem. Dzięki, Michał. Rogal musi być. Jak to ma być? Tu? A tu jeszcze coś. A! Ona ma tutaj. To jest chyba guzik do parowania padów, a to jest włącznik. Dobra. Takie małe główienko.
No, podoba mi się to. Bez kitu podoba mi się to. I HDMI. Zobaczymy. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Tyk. Żeby kurde HDMI się wyrwało od dotknięcia palcem, no będę przeżywał to, będzie mi się to dzisiaj śniło. Dobra, zasilanie. Macie podgląd na zasilacz? Widać zasilacz. 12V, 9A. Puszczamy go. 3, 2, 1. Czekaj, zabiorę. Może się lampka zapali, będzie widać. Dobra, 3, 2, 1, go. 3 ampery, 4 ampery, 3 i 2. Zresztą widzicie. Spok, zacznij ożywiać się normalnie. Przestań jeść tu chemię. Dzięki. Można poświęcić 20 minut na jedzenie, na wszystko, ale na razie to jeszcze z 2 miesiące. Później to może zwolnię. Ej, wyłączył się Xbox. No. Nie znam procedury startowej w Xboxach One S. Spróbujemy ją odpalić z włącznika. Może zatrybi, może nie. Jak nie zatrybi, to zostawiamy to na dzisiaj. Próbujemy. Świeci wentyla. O, zaczął kręcić dupek. 2,6, 2,9, 3, 2. Wzbudza się. O, come on. Let's rock. Juppi, działa. Zatrybiła dzida. Da się? Da się. Kobel. Dobra. Sparujmy pada. To jest pad na USB-C. Kurde, bele. Czy jakiś nowszy pad, tak? Pad na USB-C to jest chyba do Series X-a? Bo wiadomo, kupowałem te rzeczy na premierę, ale nie pamiętam. Działa to? Patrz, jest obraz. Roblox. Ciekawe, czy się włączy gierka bez internetu. Ej no. A co najlepszego w tej konsoli to jest co? Kultura pracy. Tego nie słychać. Perfekt. Słyszę tego dziada. I patrzcie, 12V, 2A. Ona w głównym menu pobiera w okolicy 20W. W cholerę mało. Powiem wam bez kitu, 20W. No. Aż dziwne. Mega oszczędny sprzęt. Nawet do słuchania muzyki, jakieś te Spotify, te inne cudawianki. Ciekawe, czy gierka włączy. FIFA. Co to jest? Uruchom mimo to. Kur... Dobra, odpal się. Czy wywali? A, dupa. Zaloguj się do profilu. Nie widzę, minionek mi zasłania, wiecie? Czyli co, z gierek nic nie będzie. YouTube. Minecraft. Zaloguj się, no tak. Fortnite. Czy jak się to nazywa? Sprawdź moją sieć. Zobaczymy, czy sieci Wi-Fi widzi. Maxinet.pl, jakaś sieć. No. Pokaże nam sieci? Jest sieć. No ale dobra, nie będę się logował. Bo to i tak, te gierki pewnie się nie uruchomią, jak nie mamy konta. Bo w takich tematach nie jestem oczywiście na bieżąco. Ale tak mi się wydaje, żeby te gry, treści zadziałały, trzeba mieć istniejące konto wpisane do usługi. Jeszcze znajomczycie to pewnie i Xbox Live Gold był kiedyś, teraz są to jakieś Ultimate'y, cudawianki. Nie znam się na tym. Series XS USB-C Xbox One X Micro. A widzisz. Ładuj w ładowarko telefonu, napisał gangster. Tak, jeżeli chodzi o ładowanie padów, czy od Xboxa, czy padów od PS5, wszystko co ma USB-C, kupcie sobie kurde ładowarki do telefonów. 5V, 2A max i wszystko w temacie. Więc... Wszystko w temacie. Powtórzyłem to drugi raz. Fortnite chyba się uruchomi. Nie, no nie uruchomił się. Nie, nie zadziałał. Jakiś ten Roblox. Sprawdź moją sieć. Ona chce za wszelką cenę internetu. A Fortnite jak ma się uruchomić, jak ta gierka internetowa? Tylko FIFA jest. FIFA startuje i dupa. Musi zweryfikować licencję. Nie. Aby kontynuować, zaloguj się. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Ile mamy ludziów?
2300 ludzi ogląda wariata z Kielc, który tutaj rozwala groty, przypala siebie, kopie prądem. Szaleństwo. Także fajnie było, miło było. Myślę, że kończymy dzisiaj. Pokazałem wam, co zrobić. Tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, do uzupełnienia braki. Jeszcze do sprawdzenia mocowanie gniazda HDMI, żeby może lepiej podlutować, bo fabrycznie to jest kiepsko zrobione. No i możemy kończyć. Ankieta. Dzięki za przypomnienie. Kończymy ankietę. Co w Polsce wiedzie prym wśród naszych oglądających? Co pijesz? Na pierwszym miejscu Coca-Cola 47%, na drugim miejscu Pepsi 43%, na trzecim miejscu Hop-Cola 5%, czwarte miejsce Polo-Cola 3%. Następny live będzie zawierał, nie wiem, czy pytania o jakieś trunki alkoholowe, czy nie. Można pomyśleć. Kiedy kolejny live? Wtorek. Myślę, że ta formuła, kiedy film w sobotę jest jeden, a potem wtorek, czwartek live ma sens. Zobaczymy, jak długo dam radę to ciągnąć, bo to nie jest takie wcale proste, bo tak jak dzisiaj stałem po 6 rano, jutro też wstaję po 6 rano, a jakby nie patrzeć, jest już 22, więc dla mnie optymalnie byłoby już za pół godziny lulu, ale to tak się nie da. Więc kończę. Udało się, zrobiłem, pokazałem co jak, raz lepiej, raz gorzej. Trzeba, wiadomo, myśleć co się robi, do przodu, nie poddawać się. I wszystko w temacie. Klikam, zakończ. Dzięki, że byliście. Do następnego. Był z wami spokojny.